Wojtuś. Siemano, siemano, witam was bardzo serdecznie, 13 minut do transmisji, na razie jestem na mikrofonie, ogólnie witam wszystkich w piątkowy wieczór, generalnie w piątki się zazwyczaj nie odpalamy, ale mieliśmy dzisiaj opcję właśnie na ciekawego gościa, naszym gościem dzisiaj będzie wielki Bu, siemanko, siemanko, Patryk Masiak, słyszycie, to siemanko, który je, tak, już się słyszą, który jest już tutaj przygotowany, czekamy jeszcze na dopinki techniczne, dlatego zawsze ten timer jest. Ogólnie, jeżeli macie jakieś ciekawe pytania, to od razu fajnie by było, jakbyście też zadawali je na czacie, żebyśmy mieli też jakieś, nie wiem, jeżeli chcecie zapytać o cokolwiek, to Buła generalnie jest gotowy na to, żeby skonfrontować się z każdym pytankiem. Czat ma też odpalony, więc Buła widzi, co piszecie. To ja nie nadążam z czytaniem, jestem dyslektykiem. My będziemy czytać jak coś. W każdym razie, no dzisiaj jest ciekawy, dużo ciekawych tematów do poruszenia. Wielki Bu też jakby poznaje internet, jest całkiem biegły i świeży w tym, mimo że krótko dosyć jest w sieci, ale dzisiaj, bardzo, dzisiaj bym ci chciał w ogóle pokazać jakby internet też z drugiej strony, nie tylko z tej freak fightowej, ale z gorszej? Z gorszej, no na pewno równie toksycznej, nie? No to tylko, nie że, jest tylko, super, że tamta nie? toksyczność jest bardziej chowana pod taką jakby słodką pierzynką, bo może tak. Czyli może być jeszcze gorzej? Znaczy no w sumie no tak. Nie, to freak fighty są na poziomie jakby najbardziej hard, nie? No. Jeżeli to co widzimy w sieci, no to freaki są ten. Ale już potem, już odpalimy jakby gaduchę na kamerze, a na razie czekamy, aż widzowie też będą zadawać pytanka, my jeszcze tutaj robimy takie, ja zawsze robię takie radio teraz, nie? Że przez 15 minut sobie gadamy tylko głosem, jest samo audio, nie? Dobra. Później odpala się wideo. I tak lejesz wodę bez żadnego zacięcia, coś w tym stylu, nie? No, ale wiesz co, ja też już do tego trochę dojrzałem, tylko ja się też przygotowuję, bo ja zrobiłem z dwa live'y, myślałem, że nie będę umiał mówić, a pieprze głupoty, kurde, także dopiero faktycznie godzinę to już mi głupio tyle, wiesz, gadać, nie? Ale... No ale nie jest to takie ciężkie, nie? Ale jak już zacząłeś streamować i tak dalej i widzisz też, że jest dużo tych pytań, że ta aktywność na czacie na przykład rośnie, że możesz jakby to co mówisz trafia do kogoś, każdy człowiek przed telefonem, przed komputerem widzi, analizuje i pisze ci komentarz, to łatwiej ci jest rozmawiać. Znaczy z nim, nie? Nie, bo u mnie to był taki spam, że nie umiałem wejść w interakcję w tym co się działo na czacie, ale na pewno jest. Wiesz co, ja nigdy nie patrzyłem przez
ten pryzmat tej interakcji z ludźmi, ale po tym prime ostatnim weszło to na mój jakiś priorytet, nie? Na początku myślałem, że faktycznie tu się hajs liczy, nie? Ale po tym, jak odebrała mnie arena, nie? To nie powiem, że hajs się nie liczy, ale na pewno schodzi na jakieś dalsze tło, nie? No i myślę, że w momencie, gdy też poczujesz takie coś, że masz tych ludzi, masz tą społeczność, to wytwarza to takie endorfiny, że chciałbyś dbać i pielęgnować nie tylko konto, tak, ale też jakby te narzędzia. Relacje z ludźmi, bo ja powolałem wywiady i wyszedłem na trybuny sobie robić zdjęcia. Ale wiesz co, ja mam zawsze tak, że jak jest coś dobrze, to myślę, jak będzie, jak się spieprzy, nie? Gdzie sam chyba dość dosadnie to odczułeś. No wiadomo, nie? I wiesz, no jak widzę, jak teraz już te na razie płotki pływają, żeby gdzieś mnie ugryźć, no to przeraża mnie, co będzie potem, nie? No, pamiętaj, że wraz z rosnącą popularnością wprost proporcjonalnie rośnie grono ludzi, które chce podłożyć kłody pod twoje nogi. Tak, no i nie tylko tu, nie? Jakby w każdym środowisku, ale... Tak. Ale dlatego nigdy nie chciałem tu być gdzieś wysoko. Chciałem być takim cichym średniaczkiem, kurde, żeby nikt nie brał mnie na celownik, nie? No, nie wyszło ci. Jednak jesteś wyżej. Kurde, to jeszcze nie odczuwam, nie? Bo śmiałem się trochę po Sylwestrze, że wróciłem do jakiejś kurde innej rzeczywistości, nie? Bo wiesz, skończył się cloud. Stamtąd z naszym wspólnym przyjacielem lipskim pojechaliśmy na Sylwestra i wróciłem jakby do innego świata, nie? Wiesz, nagle wszystkiego jest dużo, wszystko jest szybko, no i jest inaczej, nie? O, kto ma wiedzieć ten wie, kolejnej opowieści z wanny Denisa. No, to wanny, kurde, to jest straszne, nie? No, ale o tym sobie pogadamy już jak odpalimy, czyli za 8 minut 10 na pewno wielki Bu odpowie właśnie na zarzuty, można powiedzieć, że nie zarzuty, tylko bardziej no jakby monolog Denisa. Znaczy wiesz co, ja nie wiem, czy w ogóle ktoś to prześledził, nie? Bo z tego co wiem, to klikalność tej wypociny jest na tyle krótka, że chyba ludzie wchodzili tylko po to, żeby mu ciupnąć w komentarzach, że myślę, że mało kto to oglądał do końca, nie? No tam generalnie jest chyba około 300 tysięcy wyświetleń. Tak, ale średnie oglądanie około 3 minut, nie? Okej. Więc jakby zainteresowałem się tym faktem i... Okej. Rozumiem, że ty prześledziłeś całą wypowiedź. No tak, znaczy... Tak. W pewnym sensie to jest taki trochę twój obowiązek, nie? No, ciężkie brzemię, nie? Myślałem, że grudniem się skończy jakby wyrwaniem chwasta, a tu kurde... Jakby chwast nabrał sterydów, nie? I teraz się robi praktycznie realnym problemem, nie? Ale... No i, i warto dodać, że już niebawem też twoja konfrontacja fizyczna z Dawidem Załęckim, ale tak, również słowna pewnie też, nie? No, no właśnie liczę, że nie, no kurde, liczę, że ten jakby problem nie sięgnie tego, nie? Mam nadzieję, że będziemy umieli w tym wszystkim zachować twarz. I co? No kurde, już się tyle gówna wylało, że wystarczy, nie? Więc wiesz, śmieję się, że i tak to jest niesmaczne, nie? Bić się z synem, później z ojcem i kurde, no tak cały czas się podśmiechuję, że no nie zmuszą mnie, żebym jeszcze nawyzywał matkę, nie? Bo to już jest taki kurwa segment patologii, nie? Wiemy. Że syn, ojciec jeszcze kurde dalej w rodzinę, nie? Wiem o co. Więc... No mamy 6 minut 25, na pewno poruszymy i rozszerzymy te wszystkie wątki. Na razie czekamy jeszcze na pytanka. Fajnie by było, jakbyście widzowie właśnie dzisiaj podsyłali najfajniejsze jakby takie pytania, w które może wielki Buł wejść w interakcję. Widziałem już wiele gdzieś tam pytań o tą sutenerkę i tak dalej. Na pewno również to poruszymy, no bo wielki Buł zdaje sobie sprawę, że to jest temat, który na pewno będzie się przewijał na czacie, więc myślę, że każdy będzie dzisiaj usatysfakcjonowany. I... Czy jesteś dumny? Ura, to jest straszny ten internet. No internet jest... jest kurde. Nie da się, no, jeżeli jest coś, co jakby jest uwypuklone, jest bombione w to, to dobrze jest rozpłaszczyć, nie? Wszystko, co jest kontrowersyjne, to wiesz, no, jest tak, ciekawe, nie? No tak. I najgorsze to, że nikt nie zainteresuje się, że pomogłeś komuś przejść przez jezdnię, czy nakarmiłeś bezdomnego, ale jak się potknąłeś, a jeszcze wyzywałeś kogoś upadając, to już jest fajnie, nie? Tak.
O, Don Bas napisał, Dawid Załęcki zjebił je. No spróbuję na pewno, nie? No, napisał chyba w komentarzu pod postem, że dojada po synku, więc... Zaczyna się lekko podkrętka. No nie, ale na razie w granicach smaku. To tak. Ten drugi komentarz był trochę mniej kulturalny, ale... No ale nie możemy wymagać od wszystkich inteligencji, nie? Wiem, o co chodzi. Już mamy 6400 osób, a jeszcze 4 minuty 50 do startu, więc powiem ci, jak na piątek, to jest naprawdę dobry wynik. Ostatnio robiliśmy transmisję z Amadeuszem Ferrarim. No. Mieliśmy prawie 30 tysięcy osób właśnie na żywo. Siedzieliśmy, wiadomo, gaducha no. o wszystkim i o niczym, tak no. naprawdę. No a piątek i sobota to są najgorsze dni. Wiadomo, z racji tego, że ludzie też imprezują, no też target. No target gdzieś tam ten młodzieżowy, no to wiara sobie lubi iść gdzieś tam na kluby, nie? Słuchaj, nie, dla mnie i tak to nie dociera, nie? Bo ja odpalam to, odpaliłem to u siebie z trenerem Szyszką, bo o 23 i śledziło nas 2000 osób i no, ja nie umiem sobie uświadomić, czy naprawdę w telewizji nie ma nic ciekawszego, nie? Że siedzimy na jakiejś kanapie, pieprzymy głupoty, a z 2000 ludzi to ogląda, nie? No ale... Wiesz co, ludzie też chyba mają dosyć tej takiej komercyjnej, tej komercji, która płynie z telewizji, bo to wszystko jest bardzo poprawne politycznie, tam jest już tak, że te programy, że to już nie czujesz tej naturalności, a jednak na takich live streamach na żywo, wiesz, ktoś może powiedzieć coś za bardzo. Ale gdybym miał na tyle wolnego czasu, to wolałbym puścić audiobook, nie? Okej. Więc no, ale wiadomo, co tu lubi, co ty się tu czaisz. Tutaj jeszcze ten, jeszcze tej pory. Ale nie widać cię to. Mogę cię obsmarować. Nie, nie musisz się czaić. Odpaliłeś niebieski kolor, bardziej do byłby chyba zielony pasował. Właśnie. O! Kurwa, gdzie zielony. Jeszcze? Zaraz mi tutaj wyciągnie, że się z niebieskimi bratam. Kurde, niebezpieczny, kurde, kontent. Niebezpieczny kontent, no. Ekran. Już mamy prawie 8 tysięcy ludzi, 3 minuty do startu. Już za 3 minutki startujemy. Odpalamy się, tak więc oczekujcie, o, mamy już zielony. To będzie to dobrze. W końcu przynajmniej jakieś miłe komentarze się zaczynają, nie? Tak, nie, to ogólnie jak ten, jak już odpalimy obraz wizualny, dużo osób jeszcze sobie teraz to robi. Milej? Tak. Na waiting screenie jest też dużo takich... To co myślą, że teraz ich nie widzimy, że są nie mieli? Nigdy tak na to nie patrzyłem. Ale rzeczywiście, jak już za właśnie mija ten timer, dużo osób teraz, wiesz, poszło po jakieś chipsy, robią sobie jakieś picie, parówki, jajecznice, stary. Tu, mi to, wiesz, ja to na przykład, jak jestem oznaczany na Instagramie, jak ktoś ogląda, to zazwyczaj coś je, nie? To jest zawsze, nie? Jakby, ej, leci stream, dobra, idę sobie coś zrobić do szamy, nie? A ja też YouTube do żarcia odpalam. Ja też, ja do żarcia odpalam. Tak zawsze YouTube'a. Ja możecie napisać na czacie, kto teraz coś je. Ja jestem z tych, co jest na memach, nie? Że przygotowuję sobie do filmu żarcie, a na napisach już to wpierdolę, nie? Ale tak zanim się rozwinie, kurde, akcja, to śpię, nie? Ale w kinie tak zawsze jest, że wchodzisz, są te... Na reklamach całe popcorn. Film, a, już masz koniec żarcia, nie? A tu jeszcze połowa reklam, nie? Dopiero o, światu gaszą. Widziałem, no. Nie? Wszyscy spamują. Piwo i chipsy, jaja, nie? Wiesz, tu stary... A niektórzy też w pracy jako podcast tego słuchają na sławach, tak, na przykład. Tak, na sławach, bo robią coś, wiesz, rzemieślniczego w robocie, no. Na przykład, nie wiem, ktoś... O, na przykład ktoś coś montuje i montuje coś bez głosu, no to taki cutting, wiesz, no to mogą sobie coś puścić w tle, albo ktoś gra w gry, to sobie puszcza, nie? Chyba nie wszyscy jedzą, nie? Chyba nie, ale tutaj... Przecież dużo palaczy się znalazło. jest dużo palaczy też. Dużo jest. Palaczy to mamy od, no, w piątek. Jedno to, z większych community. No dobra, ty nadążasz to czytać? Tak. Bez kitu? Ja czytam wszystko. Ja to, a jak wszystko? Tak, top chat to nie jest cały ten, bo to jest, tak. Są najbardziej wyszczególnione wiadomości, możemy zmienić na live chat i wtedy to jeszcze bardziej będzie zapierdalać. Patrz. Na live czacie to już jest w ogóle ten. Na live czacie to jeszcze bardziej. Ja wyłapuję tylko poszczególne słówka, ale no. Ale co, ćwiczyłeś takie szybkie czytanie, czy po prostu sprawy tutaj? Wyrabia się to, nie? To się wyrabia po czasie. O, mamy stary 10 tysięcy ludzi. 40 sekund do startu. Jest bardzo jak na piątek. To jak na piątek kozak wyjdzie. To nie zmienia faktu, że muszę trenować czytanie. Nie, no ja nawet jak książkę to dukam, nie? Gdzie ja mam naprawdę te wszystkie funkcje, nie? Bo dużo osób nie wierzy w dyslekcję, ale nie wiecie, jaka jest lipa, nie?
Riot Paletto Tauprze o 10 200 osób na transmisji. Budujesz takie napięcie, że zaraz naprawdę zacznę się stresować. Dobrze, dobrze. Coś. Dobra, zaczynamy za 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, bum. A coś tutaj ten? Tam co? Siemanko, witam was bardzo serdecznie, widzowie. Dzisiaj piątkowy wieczorny livestream. Naszym gościem w studio jest nie kto inny jak wielki Bum. Cześć mamo, tu jestem. I Ulfik oczywiście. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Ulfik już jest dzisiaj dużo bardziej radosny. Nie. Nie, na ostatnim streamie po prostu byłem smutny, ale już jest lepiej, nie? Bo tam się po prostu podziało mnie prywatnie, nie? Podziało się Ulfika prywatnie. Ja bym chciał w ogóle jakby zacząć tą transmisję od tego, bo trochę ludzi też do mnie napisało. No. Tego ci nie mówiłem. Ale napisało mi, że co ty zrobiłeś Ulfiemu, że on taki smutny, więc fajnie było jakbyś stary przynajmniej powiedział, że nic nie zrobiłem. Nie no, moi drodzy, zrobił chujnie. Odjebał lipę, no ale co ja mogę powiedzieć, no czasem tak jest w życiu, nie? Dobra, już zostawiam ten temat. W każdym razie dzisiaj naszym gościem wielki Bu, Patryk Masiak. A ty tak sobie szybko to przełączasz? Tak, tak. Ja sobie no. Zawsze wszystko miał, kto jest operatorem, nie? No, ja to ale mam... myślałem, że Ulfik jest od tego, a tu on jest od myślenia, nie? Ulfik jest od myślenia. No ja generalnie jakby mam tak to zrobione, że... O, ktoś napisał, że przycina? Chyba git jest, nie? Tak, płakałem, bo miałem prowadzić face to face następnego dnia. Już się dowiedziałem o zmianie, mówię, kurwa, dramat. Widzowie, przełączasz, a nie przełączasz. Ja wiem dobrze, ale jest git. No to bardzo dobrze, to się cieszę. Słuchajcie, widzowie, zacznijmy może od tego, że dzisiaj jakby przedstawimy wielkiego Bu tutaj też w społeczności aferek, bo może nie każdy zna. Wielki Bu, kibic w sumie, można zacząć też od początku, no bo jesteś znany z tego, co by nie było. Klubu no, jakby... Z nadmorza. Klub z nadmorza. Klub z Gdańska. Dokładnie. Dodatkowo jest to... No co? No i co teraz powiesz? Wielki Bu jest znany również z tego, że wygrywa no, wszystkie swoje walki. No, no. Raz mi się zdarzyło zremisować, ale... Tak. Dawno nieprawda. W każdym razie jest również pogromcą Denisa Załęckiego, pogromcą Papaja, którego też znamy dobrze. Nikoli Milanowicza. Czyli zacząłem całą ochronę fejmu. Tak. Ostatnio pokonał również dwóch ochroniarzy na Prime. Jest teraz jeszcze dwóch z Klaudu i mam komplet. No w sumie jakby no tak, było, no. Jakby dwóch z fejmu, dwóch z Prime'u i jeszcze zostało dwóch z Klauta. No. Tylko no, w Klaucie akurat, czy można nazwać chłopaków ochroniarzami, no oni już są chyba zdecydowanie lepsi, nie? Gdzie? Ja nie wiem, tak wiesz. Ja to jestem spontanicznie, każą bić, to biję, nie? Z Nikolą też to wszystko wyszło tak mocno z przypadku, więc... Ty chyba masz tak, że nie boisz się generalnie żadnych wyzwań. Jakby ci ktoś dał na przykład Mariusza Wacha albo Dona Diego, to ty, ale wiesz, jak trafiłeś, że wiesz, że ja miałem się zbić teraz na tym Strikersie z Wachem w K1? Nie wiem, czy w ogóle wiesz, że się bił Tomasz Sarara. Wiem. No. Tomasz Sarara się bił i Wach w K1 i wygrali, nie? I w ogóle zanim jak już myśleli o powstaniu federacji, to ja byłem pierwszy zestawiany. Co prawda nie wiedziałem, że z nim i wtedy na moją niekorzyść krzyczałem, że chcę boks na małe rękawiczki, nie wiedząc, że miałbym się bić z Wachem. Gdybym od razu wiedział, to jednak wolałbym to K1, ale jak dobrze pójdzie, może na Strikersów w dwójce, jeżeli Mariusz dalej będzie chciał zostać przy K1, to jest do zrealizowania, nie? A czekajcie chwilkę, bo tutaj coś mocnego, ale nie wiem, czy to jest prawda. Nie, to pewnie jest ten. Co to? Weź zobacz, jak możesz, bo to jest... Nie jestem w stanie uwierzyć w to, co napisał Szoty oficjal, ale jednak sprawdzimy sobie. To no, by... Co ty? To... Kurde, myślałem, żeby widziałem, że będzie niezręcznie, ale nie aż tak, nie? Tak. Tutaj jest ogólnie tak, ale to tylko przez ten, przez...
O, w ogóle dostaliśmy komentarz. Wielki bu. Kończ ten kontrakt w cloud i dawaj do fame. O, Denis Załęcki. Pierdzielisz. Gruby, uważaj lepiej, co będziesz mówił, bo będziesz za wszystko rozliczał. Nie, no to wiadomo, że... Cześć, Misiu. Ale to nie ten. To nie jest na pewno... Kurde, no. Na pewno Denis Załęcki. Ja ogólnie... ale to może być, tam może melanż trwać, nie? Kurde, no nikt zdrowy psychicznie wrzuca takich oświadczeń z wanny, nie? Ja jestem przekonany, że jednak to wiadomo, tutaj jest bardzo dużo troli i oni się, wiesz, okay, podpisują, tym dobra, bardziej, no. Że no ja z Denisem mam dobry kontakt i podejrzewam, że on na pewno ogląda tą transmisję, no ale jednak jakby... Wiesz co, ja też nie przewidziałem tego, że przy tym... faktycznie rozwoju tej popularności, żeby pozajmować sobie loginy na wszystkich portalach. Hej. I chyba Denis też o tym nie pomyślał. I powiem więcej, Lexi chyba też, bo na Twitterze chyba mamy kłótnię w trójkę, nie? Widziałem, że chyba ktoś sobie założył 3 lewe konta i się kłócę ja z Denisem i dodatkowo z Lexi, ale to... Na Twitter ogólnie szkoda, no. Że właśnie sobie niektórzy nie pozajmowali, bo dużo było fejków. Niesłon, dzięki za 200 zł. Dzień dobry, proszę państwa. Wielki bój jest, kurwa, rzeczywiście wielki. Jakbyście tego chłopa tam zmieścili. Pozytywne, dobre mordy, zaś mi robicie wieczór. Pozdro, do zobaczenia, bracia. Dzięki, Niesłon. Pozdro, Niesłon. I widzimy się pewnie w Krakowie. Nie? Tak jest. A nie wiecie, jak to studio jest małe, nie? Tak. To studio jest generalnie bardzo małe, co by nie było. My tutaj, no, popatrzcie, tu jak to wygląda. Czuję się, jakbym przyszedł, wiecie, na wywiadówkę do podstawów. Tak. Znaczy, do przedszkola, nie? To się wydaje duże w kamerze, ale to jest naprawdę, kurwa, małe, nie? Tak. Siema, chłopy. Miał na ostatni Afryka powiedziałeś, że była, obserwuje dżęziaków. Czy myślał już, żeby świeżemu albo Mortalciowi przewierzyć? Dobra. Dzięki za donata. No dzisiaj generalnie pokażę ci też... Twój troli. Ej, Gen Z to moja krzyśnica ogląda Gen Z. Tak, nawet tak. Jak bodajże Paulina, czy ktoś takiego składał życzenia. Bardzo dziękujemy, jeżeli nas oglądasz. Dla Poli nagrała życzenia. Bardzo jestem wdzięczny. Co prawda, to tyle wiem na temat Gen Z. O, czyli moi drodzy, wielki bół podrywa pole sieczki. Znaczy, pozdrawiam. Kochany. Żono, mam tu dalej obrączkę, jakby co, nie? Pozdrawia Pole Sieczko. W każdym razie, no... dzisiaj... Mocny ship. Tak, mocny ship. Kurwa. Wielki bój Pole Sieczko. Tym bardziej, że no, nasz kolega... Walka z Daniel... O, nie wiem, czy mogłeś to mówić. Co? O Ostrowski. Przecież oni mają shipa. No mają, nie? No to mówię, walka shipów. Okej. Okay. Teraz coś to wyciągnie i powie... Wow, jednak są razy... Co ty mówisz? Jebać, tu są liki tygodnie. W każdym razie dzisiaj pokażę również wielkiemu bu, jak ty, wygląda. Faktycznie, nie? No. 5-0 z ochroną. No tak, bo przecież Denis też się zajmuje bramką. No, jakby nie było, to Denis był chyba bramkarzem, nie? No. I ty chyba też. Ja nie. Nie byłeś. Nie, chyba że gruby na bramce, tylko jak wiesz. Ale nie, nawet jak byłem gruby i na bramce, to grałem w obronie. WKS napisał, co myślisz o akcji Zawiszy Bydgoszcz? Co? No naśmiewają się dalej z Denisa. No kurczę, naturalna sprawa, nie? Więc co? Fajny transparent. Poczucie humoru. No i co? Tyle, nie? Okay. A co tam chodziło, że miał się podłożyć w tej walce, jeżeli chodzi o chyba ochroniarzy? Tutaj ten. A właśnie, bo było dużo teorii spiskowych na temat tego, że ochroniarze byli podstawieni. Co jesteś w stanie o tym powiedzieć? Znaczy ja jakby dość mocno, jako wprawiony, początkujący YouTuber, nagrałem wszystko od A do Z u siebie na kanale, wiesz. Mhm. I no wiadomo, każdy szuka dziury w całym, nie? Ale nawet jak patrzy się na przebieg walki, że walka jest podstawiona, nie? Mhm. No to... Nikola, ja nie chciałbym ci ujmować, ale Nikola bił się jakieś 26 sekund, nie? A niemal wygrał z Pudzianem, więc nie można ujmować chłopakom, którzy byli z przypadków pracy, że wiesz, że nie stawili dzielnie czoła, bo wydaje mi się, że w formule bokserskiej tym bardziej Ryta, jesteś w strachu, no. Była Ryta, ochrońca Urana. No, więc patrząc przez formułę, w której się podjęli, nie wydaje mi się, żeby walka z Papaja z Nikolą, okay, w zespole trwała dużo dłużej, nie? Ale okay, możemy sprawdzić. Wrzosek, słuchajcie, nie piszcie o tym, że o tym Marcinie Wrzosku i o tej żonie, bo to jest
jakiś fake w ogóle. Podejrzewam, że gdyby tak się w ogóle coś takiego stało, to... Twitter zalany. Tak mi się wydaje przynajmniej. Dokładnie, więc... Nie wierzę, że coś takiego w ogóle miało mieć miejsce, więc nie piszcie tego, bo to jakby komu jak komu, nie? To prawda, nie fake. Na wykąpie są screeny. Dodała 6 minut temu. Są dowody u niej. Czekaj, nie, no dobra, to może musimy... Nie, no, wasz kanał, nie? Z prywatnej IG, więc no nie widziałem. No dobra, ale to musimy sprawdzić, bo to jest akurat... Jest prawda, Filip? Sprawdzam. Patryk, dużo zdrowia, bądź dalej jaki jesteś, nigdy nie słuchaj ludzi jak masz żyć, bo nikt za ciebie nie umrze. Dla was panowie również do zdrucha. Dzięki, Joe Black. Jak miło i ci tyle pieniędzy wysyłają za takie miłe rzeczy? Pomyślałem, że ja bym musiał 5 tych zapłacić za takie pozdrowienia. Znaczy, ja ci powiem, że... dobra, zaraz do tego przejdziemy, bo to jest zbyt poważny temat, żeby ten... Jasne, nie? I tak kurde głupio się śmiać między wersami. No, też mi się tak wydaje. No, znaczy, ja, wiesz, przeważnie tak wypieram jakiś stres i wiesz... Nie ma problemu, ale nie, to ludzie, za to cię nikt nie będzie oceniać tutaj, bo to wiesz... Jak co, wiesz, prywatna jest ocena, nie? Jasne. Że, no, wiesz, no, Marcin jest... Wydaje mi się, że naszym dobrym kolegom i tak nie spodziewałem się takiej niezręcznej sytuacji, nie? No tak samo. Nie, za dużo ludzi o tym pisało, wiesz, żeby tego nie sprawdzić po prostu. Sprawdzą to na wykopie teraz. Jest, faktycznie. Jest, rzeczywiście. No ale czekaj chwilę, bo to... Tu jest jeszcze jeden ten. Pokaż. Jeszcze jeden screen. I niżej będzie. Z góry dziękuję. Niżej. Okej. Jak do tego doszło? Był to wypadek samochodowy? Taką wersję opowiada wszystkim Marcin, więc wiem, że taka dezinformacja się pojawia. Okłamuje nawet swoich przyjaciół. Nie było żadnego wypadku samochodowego. No i teraz z racji tego, że na wykopie też ludzie lubią sobie przyscreenować, no to tutaj jest rzeczywiście jeszcze jeden screen i on już jest mocny. Koniec kłamstw. Upadek z wysokości pierwszego piętra, złamanie kompresyjne typu A4 kręgowiec krytyczną, stenozą kanału kręgowego. Pchnięcie z wysokości o nieokreślonym zamiarze w domu. Kurwa, no to jest jednak ten, nie? To jest jednak prawda, ale nie... Kurwa, no ja to jestem rozjebany, nie? Jeżeli tak serio coś takiego się wydarzyło, no to... To aż mi... Tylko właśnie jakby ja poczekajmy na statement Wrzoska też, bo to ja... Ja tak samo, ja nienawidzę, słuchajcie, ja miałem jest jedna strona. Dokładnie, no. To jest coś takiego, że... Tym bardziej po Pandorze to ja w ogóle, ja chcę poczekać na to, aż się wszyscy wypowiedzą, zanim w ogóle dojdzie do jakiegoś osądu i tak dalej. To jest za mocne, nie? Prawdą jest, że rzeczywiście coś takiego zostało opublikowane na jej Instagramie, ale jaka jest prawda, to ja nie wiem do końca. No, jakby nie można wnioskować. No, poczekajmy na statement Marcina. Jestem przekonany, że Marcin jakby będzie musiał na to odpowiedzieć, bo to jest za mocne, nie? Siemano, pozdrawiam na starcie Boxilla, Ulfika i Bułeczko. Od debiutu Trąby jeżdżę na każdy możliwy fame, a teraz zabrakło miejsc na płycie niestety. Będą jeszcze dostępne? Nie ukrywam, bardzo mi zależy, żeby dało się... Płyty raczej nie będzie, bo tak. Została powiększona arena wczoraj, zmodernizowana tak naprawdę. Tak. I na Fame TV wczoraj na Face to Face było 600 biletów, jak zaczynałem Face to Face'a, a nie wiem jak jest teraz, czy to już jest, nawet chyba sold out, ale nie mam pojęcia. Słuchajcie, bo podobno na czacie jest Marcin Wrzosek, zobaczę czy do mnie napisał na Messengerze. Marcin, jak chciałbyś się połączyć ze studiem, wytłumaczyć czy coś, to jak najbardziej stary wiesz, zadzwonię do ciebie, nie? Więc telefon zostawiam w stanie takim, żebyś napisał na mesku, ja do ciebie napiszę. Jak coś, to jestem na tym. Zostawiam
telefon tutaj odpalony, Marcin. Jak będziesz chciał gadać, co, co 5 minut będę sprawdzał meska po prostu i będę na, będę dzwonił, nie? I nikt, nikt ode mnie nie wymaga teraz tego, żebym instantowo dzwonił do Wrzoska i stawiał go przed faktem dokonanym, bo dobrze wiecie, że on jest świadomy tego, że to jest transmisja na żywo i to nie będzie tak, że on będzie chciał. Zatem ja, to nie jest stream, kurwa, a.k.a. śledztwo i kurwa wypierdalanie na gorąco i tak dalej, bo to jest dzisiaj stream z wielkim bu i ja nie chcę jakby robić też kurwa tego, nie? Nie wiem, no, my nie mamy pojęcia tak naprawdę. Tak. Nic o tej sprawie. Więc jak będzie chciał pogadać Marcin, to... to najwyżej zadzwoni i tyle. Dobrze, rozumiem, że no, ciebie zdanie tutaj, ocenę cały tego... Cały czas zastanawiałem się, jak z tego wybrniesz i z, będziesz to kontynuował dalej, nie? No, więc tutaj temat... No, głupim żartem nie wybrniesz, nie? Więc... No nie da się. No, więc może ktoś rozładuje jakimś datkiem atmosferę. Możemy rozładować atmosferę w bardzo prosty sposób, mianowicie możemy przejść sobie po prostu do Denisa Zolińskiego. Kurwa, to jest bardzo niezręczne przejście. Ale wiesz co, zanim jeszcze w ogóle przejdziemy do Denisa, no bo wiadomo, że to jest główny temat dzisiejszej transmisji, no. To jednak przeszedłby może na samym początku do twojej walki z Dawidem Crazym Załęckim. No, zostało wrzucone ogłoszenie właśnie... O 17. Tak, właśnie z Klautu, że rzeczywiście taka walka ma miejsce. Uważam, że to jest bardzo fajna walka. Mocna przede wszystkim, więc będzie na pewno rąbanka. Podejrzewam, że no Dawid, co by nie było, w mojej ocenie, Ulfika również, zaprezentował się w ostatnich walkach no dużo lepiej od Denisa, tutaj nie ulega to wątpliwości. No, ciężko zaprezentować się kurwa gorzej, nie? Ale wiesz co, ja nie ukrywam, że nie byłem entuzjastą tej walki, tylko dlatego, że chciałbym, jak według mnie, jak miał dojść do tej walki, to chciałbym się bić z Dawidem. Mhm. A nie z tatą Denisa, nie? To trochę jest dla mnie niesmaczne, ale nie ja jestem od podejmowania takich decyzji. No i co? No i będzie, no postaram się chociaż to wyprzeć z głowy, albo żeby na konferencji to chociaż faktycznie trochę zapomnieć o Denisie, o ile on dał sobie zapomnieć. Mhm. Bo no kurczę, no zakrawa to patologię, nie? Więc rozumiem, że patologią się karmi ten show biznes. No ale wiesz, trochę nie dla mnie, nie? Mhm. Marcin, cześć panowie, wczoraj Gucio, ten od dwóch żab, sprawdził, udostępnił link. Widzę, z pomocą dla chorego kotka dorzucili prawie 1000 zł, że może jakieś społeczność, żeby też byśmy jakoś pomogli. No to stary, no mega chętnie, tylko może wrzuć jakiś link, to moderator wtedy zduplikuje po prostu na czat, nie? No. Generalnie 9 marca w Atlas Arenie w Łodzi te zestawienia, które ja widziałem ostatnio, no to one tak nie sprzedawały specjalnie, mimo że Muran Najman to jest no też legendarna walka, ale po opublikowaniu twojej bitki z Dawidem widziałem dużo takich właśnie komentarzy, że ludzie chcą pojechać. Masz trochę inną społeczność chyba niż ci aktualni zadymiarze. Okej, okay. Znaczy nie wiem, ja mówię ci, ja się w tym roku obudziłem trochę w innej rzeczywistości, której nie do końca byłem świadomy. Mhm. Do momentu tej walki na Prime, nie? Mhm. Nie dość, że nie spodziewałem się takiego odbioru. Wiesz, przeważnie to ja byłem na trybunach, ten brący mordę, mhm. A jak, wiesz, wydaje mi się, że sama ta walka z tymi ochroniarzami, co może była trochę kontrowersyjna, ale dała mega spoko show, mhm. Na pewno była chyba najbardziej odebrana, najlepiej odebrana na trybunie, bo naprawdę poderwał się cały stadion. Mhm. Więc wtedy zacząłem sobie uświadamiać tą interakcję z ludźmi, którą chciałbym właśnie pielęgnować, ale wiesz, jak my się poznawaliśmy, to mm-hmm. gdzieś to były te czasy twojej walki z Kasiuszem, wiesz, Kasiusz był jakąś taką ikoną Freak Fightu, mm-hmm. A na tej gali, gdzie wypadł Soroko, wiesz, ja chciałem wejść jeszcze po swojej walce, dać drugą, żeby jednak ci kibice, którzy za coś zapłacili, zostali wiesz, jakoś docenieni. Ukontentowani jest takie słowo. Takie trudne. No i tu kolejny raz, wiesz, Kasiusz opowiada o Soroko, a cała arena
znowu zaczęła skandować wielki ból, nie? Więc mega pozytywne odczucie. No i to mi to przewartościowało, nie? Faktycznie jak się kierowałem we Free Fightcie, wiesz, faktycznie zarobkami i potencjałem marketingowym, a tak jak na początku mówiliśmy, nie? To schodzi na drugi tor, wiesz, dostałem tak duży kredyt zaufania od ludzi, że nie chciałbym tego spieprzyć, nie? Teraz aktualnie, tak jak powiedzieliśmy na początku, już nie pielęgnowanie portfela, ale również pielęgnowanie swojej społeczności daje ten sam, a może i nawet większą satysfakcję, nie? Większą. Wiesz, portfel to nie wszystko, nie? Pieniądze się przychodzą, rozchodzą, nie? Zobacz, co... Najgorsze gówno dotyka cię, jak gonisz za forsą, nie? Mhm. Jak nie zapominasz o ludziach i nawet jak masz pieniądze, to one ci są mało potrzebne, jak nie masz ludzi do wydawania wspólnie, nie? Tylko jak jeszcze się, wiesz, orasz, czy ktoś jest z tobą dla pieniędzy, czy wiesz, czy tak jak widzisz mój niedawny rywal, przychodzą problemy, no i co mu z pieniędzy, jak siedzi sam w jacuzzi i się nagrywa półnagi, nie? Wiesz, nagle się wszyscy odwracają tylko dlatego, że to gonił za forsą, nie? No ja mam dużo ciekawych pytań odnośnie tego właśnie wycofania, no bo tam kluby weszły też w grę i tak dalej, środowiska, ale zanim do tego przejdziemy, chcę tylko powiedzieć, no bo nie chcę też nikogo tutaj oszukiwać, napisałem do Marcina, jakby on mi odpowiedział, wydaje mi się, że on sam sobie to wszystko poruszy, aktualnie jakby nie chcą się publicznie na ten temat wypowiadać i temat jakby z mojej strony, ze strony aferkowej zamykam. No jakby to i tak pewnie gdzieś tam będzie no musiał się z tą sprawą po prostu, pewnie samemu po prostu coś... Publicznie na pewno dokładnie, będzie musiał się do tego odnieść. No, tak. Ale obiecałem mu, że jakby nie poruszam tego tematu właśnie też, co tutaj było napisane, więc to jest jego sprawa, nie jest mój ten. To nie mój temat, nie? I do momentu, aż gdzieś tam nie będzie jego statementu w jakimś najbliższym czasie, to nie mi też to oceniać, bo znamy aktualnie dopiero nigdy nie robiliśmy jedną wersję. Ani takich rzeczy, że no my nie jesteśmy szeryfami. My nie jesteśmy detektywami, widzowie, i robimy transmisje, które opierają się na tym, co jest obecnie dostępne w internecie. Komentujemy to, co jest w sieci, a nie drążymy, nie kopiemy i nie... Dla nas świętym gralem nie są brudy, o może tak. Więc jak chcecie coś takiego, to macie inne kanały, które wam chętnie takie śledztwo zafundują. Ponawiam wiadomość, czy jak się ma się bilet VIP, to można podejść, zrobić z wami zdjęcie? Pierwszy raz będę. No myślę, że tak, Ślązok, bo my często jakby robimy coś takiego. Jak tylko z Ulfikiem mamy okazję, żeby jakąś fotę cyknąć, to jest light. To chyba, że faktycznie coś się robi, gdzieś tak. Się biegnie, coś załatwia, to wtedy mówisz, że zaraz podejrzysz, że ja przeważnie wtedy podchodzę, nie? Tak. Jak komuś obiecałem, pamiętam, to zawsze wracam i robię tą fotkę. Tak jest. Tutaj... But na żabiance. Cały czas się... O co chodzi z butem na żabiance? Nie, no wiesz co, to jest jakaś taka legenda. No to nie jest mój but, na pewno, nie? Okay. Ale wiesz... medialnych kibiców i gangsterów jest tyle, że ja nie będę wchodził wiesz, w opowieści dziwnej teści. No. Więc but butem, śmieszna anegdota. Myślę, że tam jedna strona może się mocno dowartościowywać, ale przesadzone legendy i idźmy dalej, nie? Kamil na semestrze. Kamil napisał, pamiętasz Bogdan, jak zajebałeś liścia młodemu za zdjęcie? No, mordo, chyba pomyliłeś ludzi, co prawda nie wyglądam jak Adrian Polak, ale z tego co wiem, to sytuacja z tym liściem miała miejsce w Gliwicach, pamiętam to pod areną. Pod areną, gdzie to Adrian Polak wyszedł, bo jakiś ziomek gdzieś tam chyba... Smucińskich to było w ogóle. Tak, i to chyba nie było w ogóle kwestia zdjęcia, tylko po prostu on go wyzywał czy coś. I nie, no... on, że ten ziomek do Syputy coś powiedział, no. Do dziewczyny od Hellfielda, coś takiego. I on wyszedł i ten. Bardzo mocno ziomkuje, tak. Stanął w obrończy, jakoś tak. Tak to było. Ja nigdy nie uderzyłem widza. I, ale też nie pierdolę, bo nie pamiętam, to było tak dawno temu, że ni chuj nie pamiętam. Tak, więc jak już to, albo, a nie wiem, czy Kacper Błoński miał chyba jeszcze jakąś taką sytuację. To nie wiem. Bo tutaj też ktoś ten.
Albo Rafonix może też było coś z Rafonixem, nie, nie wiem. Rafon to miał kurację, nie? Ta. Jak do McDonalda. A, Rafonix miał kurację z McDonalda, to tam miał akcję taką z wykopki. Co to wrzucasz na internet? Tak. Ała! Więc... Pamiętam, piękny liść to był, kurwa. A powiedz mi właśnie, jakby był jakiś hejter, który na przykład mocno by w ciebie strzelał, że tak powiem, w internecie i byłaby okazja właśnie do tego, że masz spotkanie, konfrontację face to face. Jak byś zareagował wtedy na gościa, który bardzo mocno jakby naciskał w twoje czułe punkty? Wiesz co, ja chyba nie mam czułych punktów, które może mi naciskać anonimowa osoba. Mhm. Tym bardziej, że moja sytuacja, a twoja czy kogokolwiek innego w internecie jest zgoła trochę inna, nie? Bo mi się dużo zarzuca, dużo bardziej się mnie rozlicza. Wiesz, jak ja bym mówił to, co połowa influencerów na konferencji, to bym miał nieprzyjemną wizytę służb mundurowych w domu. Wiesz, jak ja bym się odgrażał, że kogoś pobije, zabije, czy nie wiem, co tam sobie zarzucają na konferencjach, to w moim przypadku pewnie by był to zarzut za groźby karalne, więc tym bardziej nie rozliczałbym przypadkowej anonimowej osoby z internetu, nie? Więc wydaje mi się, że no ja mam trochę bardziej związane ręce w tej materii niż przeciętna osoba w internecie. Poza tym nie mam takich potrzeb, nie? Wiesz, po to są te dzieciaki, żeby się tam wylewały swoje niepowodzenia, ten swój hejt, wiesz, lepiej żeby wylewały go, czy wylewali go na mnie, niż na słabsze jednostki. Dziękuję w szkole, nie? O, to czyli rozumiem, że jeszcze zanim powiem, Grzesiek napisał bardzo fajną dotację, też cię pozdrowił, że bardzo fajny chłop. Tylko ja ten, napisał teraz pytanie, dlaczego wszedłeś w świat freaków, ale wcześniej był Grzesiek, który jakby spropsował cię i napisał też, co sądzimy o tym, że Don Casio i jego ekipa chce dać dodatkowe pieniądze dla Wardęgi za walkę z Olejnikiem. No i jakby co ja sądzę o tym? Sądzę o tym tyle, że Sylwek i tak nie zawalczy. Bo po prostu ja już znam jego jakby statement w tej sprawie, no ale jeżeli chcecie wiedzieć więcej, no to na pewno jak się Wardęga odpali, no to on wam na pewno jakby skomentuje to, nie? Więc tyle ode mnie. W każdym razie, dlaczego wszedłeś w świat freak fightów, było pytanie od naszego poprzedniego darczyńcy. Wiesz co? Nie wiem. Trochę z przypadku. Ja w świat freak fightów poznałem u was na fejmie w Hiltonie, nie? Przyjechałem pogadać i to zostałem, nie? Ale jak to było? To było co, że poznałeś się z Lipskim? Też, chyba z tobą w tym samym czasie, nie? Tylko z Lipskim to jakoś bardziej zatrybiło i ja przyjechałem chyba pogadać i zostałem narożnikiem hejtera, nie? I no i później chyba afterem. Czy, no nie wiem, tak naprawdę, no jakoś to się potoczyło i tak to dalej się rozwija, ale zobacz na ile taki trochę efekt motyla, nie? Bo jak już wspomniałeś o Lipskim, wydaje mi się, że w tym całym nieszczęściu, co cię ostatnio spotkało, Piotrek był osobą chyba jednym z większych fundamentów dla ciebie, nie? Nie, Piotrek miał ze mną kontakt cały czas, nie? No i zobacz, właśnie... jak te światy się przenikają, taki właśnie zbieg okoliczności, bo ten punkt widzenia... wiesz, dużo... Piotrek mnie wprowadził w świat freaków, a ja go chyba... No wymienialiśmy się poglądów z tym zderzeniem świata. Ten mój jakby bardzo brutalny i ten jego internetowy. I to chyba nie wiem, czy ci mówił, że na pewno, żeby nie oceniać ludzi tylko dlatego, że ktoś cię o coś oskarża, tylko poczekać na reakcję drugiej strony, twarde dowody. I wydaje mi się, że to jest to, co ukierunkowało Piotrka, żeby trzymać twoją stronę, nie? Więc taki widzisz, no, dziwna anegdota, ale... Ale trochę, kurczę, no co, efekt motyla, nie? No ja chcę, na pewno Piotrkowi dziękuję, nie, za to, bo to było fajne, że właśnie gdzieś tam, no warto mieć kogoś też przy sobie po prostu, nie? A Piotrek był wewnątrz firmy, no i supportował, nie? No, znaczy, ja też cenię sobie relacje z Piotkiem, bo
Bo właśnie poznaliśmy się chyba jeszcze na takiej naturalnej płaszczyźnie, że nikt o sobie nic nie wiedział. I ja też go nie szufladkowałem, nie? Że dużo osób go odtrącało, że ej, ty nie jesteś bokselem, nie jesteś rozparą, to wiesz, w ogóle nie gadamy z tobą. O, to zajebiste, stary. Masz jakiś przykład influencera albo kogoś, kto właśnie potraktował cię z góry ze względu na to, że nie wiem, że jeszcze na przykład... Myślę, że się bali. O, ja mam... O sobie, dlatego nie, właśnie to, w drugą stronę, to ja często nie wiem, że ktoś jest influencerem i wiesz, no ja też nie przeceniam ludzi, dlatego że jest tam kimś w internecie, nie? Podchodzę do wszystkich naturalnie i właśnie tak zbudowałem tą relację z Piotrkiem, nie? Że dla mnie to był gość, który warto było pogadać, który mógł mi coś powiedzieć, a nie był to właśnie, nie byłeś to ty, czy rozpara, gdzie tam wszyscy się ustawiają w kolejkę, licząc, że coś spadnie z pańskiego stołu, nie? I ja siedząc na tym afterze, czy gdzie tam siedzieliśmy, dla mnie interesujący był Piotrek, bo mógł mi dużo powiedzieć i ja wolę rozmawiać, wiesz, od zaplecza z tymi ludźmi, których się nie docenia, nie? I wydaje mi się, że tu jest moja przewaga, poznając ten rynek, czy tam ten świat, że ja rozmawiam z dziennikarzami, rozmawiam z ludźmi, którzy pracują i wiem, co się dzieje od dupy strony, że tak powiem, nie? A nie stoję w kolejce tam po jakieś oklaski, nie? I na dłuższą metę chyba to procentuje, nie? Co była, sądzisz, o bojówkach w tych czasach i kto dla ciebie był zawsze topką? nie, to są free fighty, nie? To nie. Spytajcie Denisa, nie? To jest rzecznik od spraw przestępczych i polskich, to nie jest pytanie do mnie, nie? Ja się na 10 sekund zmutuję, tylko zadam jedno pytanie. Dobra, dziękuję, już jestem. Chodziło o... O, lajtową rzecz. Dawaj wielki... Oj, nie przeczytałem. Arek, siema, można jakiegoś e-maila do wielkiego Bu? Delikatna sprawa, pozdro dla całej trójcy, pozdro. Masz jakiś mail kontaktowy? Ale taki, żeby go mógł tak publicznie, żeby zaraz 25 tysięcy ludzi maila wysłało? Tyle na pewno nie wyślę, ale na pewno wyślę więcej niż ten ziomek, który poprosił o mail. No nie? I jeszcze takie zdjęcia. Kurde, może, prawdopodobnie będzie około 100 maili. A z czego 80 to będzie siema był. No nie wiem, kurczę, no pomyślimy, jak to rozwiązać. I możemy jakoś tak bardziej anonimowo mu tego wysłać? Albo napisz na Instagramie. Na Instagramie napisz, dokładnie. Z jakąś kropką czy coś. Tak. Jaki Instagram wielki był, nie? No, wielki przynajmniej, był. Przynajmniej to masz zajęte. No, zostawcie te followersy, ale w ogóle to bardziej mi zależy na YouTubie. Tam byście mnie wspadli. Ej, ale wielki ty, był TV. Ja zauważyłem, że ty się bardziej jarasz rzeczywiście YouTubem niż Instagramem chyba, nie? Znaczy, Instagram jest, kurde, jakby już, znaczy inaczej. Instagram mam tak zapieprzony od walki, że jest dla mnie skrzynka nie do odkodowania, nie? Jest tam taki spam, że starałem się mieć tą interakcję z ludźmi, ale to mnie pokonało, wiesz, jeszcze codziennie jakieś gówno się wylewa i tam jest codziennie większy hejt, codziennie większy spam, że nie umiem poświęcić życia rodzinnego na klikanie do anonimowych ludzi. A YouTube, wchodzimy, mamy swoją godzinę, I mamy swoją interakcję, nie? Że tak. nie odbija się to kosztem mojej rodziny, nie? Ja w sumie z YouTube miałem tak samo, że ja o wiele bardziej wolę nagrać filmik, czy streama zrobić, face to face'a poprowadzić. No. Ja na przykład Instastorkę wrzucam, nie wiem, raz taki... na miesiąc ja wrzucam, bo ja w ogóle nie czuję tego. No, takie, to jest nie jest to moje, nie? Albo po prostu ja już się obyłem, a YouTube jest może dla mnie czymś nowym. Wiesz, te statystyki mi rosną, wiesz, ja to... No jaram się tym, kurde, jak dziecko, nie? Ja mam tak samo z YouTube'em, że Instagram, Twitter albo jakiekolwiek inne social media, TikTok, to sobie tam wrzucę raz na jakiś czas coś. Na Insta to jeszcze tą storkę wrzucę, jakąś sobie pomontuję, na przykład jak tam trenuję czy coś. Ale YouTube jednak jest taki, kurwa, no nie wiem, do YouTube'a zawsze miałem słabość. No. Od początku byłem YouTuberem i tam rzeczywiście jest tak, że dłuższy film, jednak musisz się postarać, żeby, wiesz, zrobić fajny materiał. Czekasz na ten feedback, to jest inaczej oceniany, że ludzie oceniają 20-minutowy film albo 15-minutowy film, na którym no jednak musiałeś już trochę tego czasu, wiesz, tak, zaangażować się w to. Tak, ale z mojej perspektywy, nie? Wydaje mi się, że ja mam więcej potencjalnych odbiorców i takich realnych, z którym mam coś jak do wymienienia, bo wydaje mi się, że ludzie, którzy interesują się moją osobą realnie albo z kiedyś,
to nie są użytkownicy Instagramu, nie? Wiesz, mój stary wie więcej ode mnie z YouTube'a niż... Niż z Instagrama. Niż kurwa z relacji rodzinnej. Nie? Aha, okay. Instagrama nie wie nic, nie? Ale wydaje mi się, że właśnie ta, to grono ludzi, których jakby interesuje na YouTubie jest bardziej bieżące, nie? Bo wiesz, te wszystkie takie osoby jak ja sprzed 3 lat, gdzie na Instagram to był dla mnie, nawet nie za bardzo wiedziałem, co tam się dzieje, nie? A YouTube, wiesz, dostajesz link, z grubsza jest opis, obejrzysz, nie obejrzysz i idziesz dalej, nie? Tak jest. Boxer, jak to jest, że dzisiaj nie używasz ten jako zamiennika innych słów? Dziękuję ci za to, bo to było strasznie irytujące i świadczące o bardzo niskim zasobie słów. Wiesz co, jakby dużo sobie czytam, ja też nie ukrywam, że te jakby i ten mogło sprawiać takie wrażenie. No co, popracowałem troszeczkę nad tym, jak coś mówię, to ważę słowa i analizuję w czasie rzeczywistym troszeczkę poszukiwania jakiegoś słowa, które na przykład nie będzie powtórzeniem, nie? Jakiś patent sobie na to znalazłem, zobaczymy, no może ale mi się... Ale ciężko jest, jak próbujesz zebrać jakąś konkretną myśl, zbudować. Ja na przykład tak. Jak nagrywam, ciężko mi jest zacząć od... No dobra, znaczy nie zaczynać od tego. Zawsze jest no dobra i mówię, dobra, teraz nie powiem no dobra, więc no dobra, nie? No. Tak to działa. No. Jeszcze w takiej właśnie w ogóle, jak masz transmisję na żywo i musisz cały czas jakby odzywać się do ludzi. Oj, teraz wrócił mi znowu nawyk jakby, bo o nim powiedziałem i znowu się wkręca, ja mam, nie? Kurczę, tak. Kurczę, kurde, nie? No. Kurde, w wywiadach mam, kurde, bo to jest przerywnik na myślenie. Jak chcę coś wartościowego przekazać, a nie klepać coś na nie język przyniesie, to jednak trzeba się zastanowić, nie? Tak. Zanim przejdziemy do Denisa Zająckiego, muszę cię jeszcze zapytać o Natana Marconia, ponieważ niektórzy tutaj pisali na czacie, że znasz się prywatnie z Niziołem. Czy jest to prawda? No tak, znam się, może to nie jest jakaś tam super relacja, ale no, rozmawiamy, no. To powiedz mi, co sądzisz o tym, że Nizioł oblał wodą Natana Marconia, no i był troszeczkę wobec niego, no nie ukrywajmy, mocno spięty. Nie wiem. Widziałeś ten fragment w ogóle? Widziałem fragment, ale od chyba dopiero dzisiaj, że występuje tam Nizioł, bo pierwotnie widziałem tylko tą kłótnię z mediami o oblanym sprzęcie, nie? No ale wiesz co, no wydaje mi się, że Natan wykreował się na takiego... To nie to. Wroga publicznego. Nie tyle co publicznego, co publicznej ulicy, nie? Tak. Ale wydaje mi się. Jestem ciekawy twojego takiego trzeźwej oceny na temat. Moje będzie, kurczę, właśnie chyba trochę niepasująco do tych wszystkich. Ja wiem, dlatego ja wiem o tym. Uliczników internetu, ponieważ wydaje mi się. I to najlepszym przykładem jest tego, że mnie Natan nie atakuje, nie? Natana sami żeście se kurwa wyhodowali. Bo gdyby któryś z was w tak zagorzały sposób reagował na jebanie Mickiewicza czy Sienkiewicza, to by Natan jebał Sienkiewicza. A to, że jesteście, kurczę, nad wyraz ulicznikami i dajecie się podpuścić dzieciakowi, to sami hodujecie problem. Przez was to on oczernia subkulturę, środowiska, których nawet nie rozumie, tylko dlatego, że to polaryzuje, nie? Więc to wy tworzycie ten problem, nie Natan. Natan po prostu idzie z nurtem, co się klika, co się sprzedaje, z dzieciakiem, Natan który... Natan podłapuje temat i podłapuje i po prostu, wiesz, no, drażni psa, który warczy, nie? Więc jakbyście świadomie podchodzili do problemu, a nie tylko reagowali, bo jest kamera. Wiesz, tym bardziej, że z tym Natanem kamera się wyłącza i znika problem, nie? Więc nie jest prawdziwym problemem. Więc ja nie chciałbym być tu kurwa medialnym obrońcą Natana, ale raczej bym potępiał to, co robicie, nie? Że sami prowokujecie do tego, żeby ideały, z którymi się utożsamiacie, przynajmniej medialnie, prowokujecie takich dzieciaków, żeby to bezcześcić, nie? Kropka. Jest sprostowanie Wilczycy z Wall Street. Okazało się, że no jakby to musimy pokazać, no bo to nie, tak. To już jest publiczne. No ciekawie.
na co się no bo ludzie zarzucili, że Marcin... Ja się będę po prostu odcinał... Ale nie, bo na razie jest ten. Kochani, Marcin nie wyrzucił mnie z okna i nie wieszajcie na nim psów. Wyszłam oknem po tym, jak zaczął demolować moje mieszkanie. To, które włożyłem tyle serca pracy i to, które relacjonowałem na Instagramie. Mieszkałem w nim 2 tygodnie. No jakby to... nie rozwiązuje problemu tego, że pomiędzy nimi wyszła jakaś chryja, ale przynajmniej mamy informację od Wilczycy z Wall Street, że Marcin Wrzosek nie wyrzucił jej z okna. Mimo wszystko... Remont? Mimo, kurwa. Mimo wszystko, no jakby... no to się... To będzie afera, nie? Ale przechodzimy do kolejnych rzeczy. Still czekam. Mocny czad, nie? Tak. Still czekam na to, żeby tam jakby można to oceniać dopiero jak Marcin się wypowie, nie? Kurwa, no. Dobrze, przejdźmy w takim razie do kolejnych rzeczy. Chyba się nie spodziewałeś, że właśnie, bo aferki są też takim miejscem, gdzie są robione w prime time, czyli w godzinach właśnie po godzinie 20 i bardzo często od 20 do 24 zaczynają się pojawiać newsy dnia, wiesz okay. O co chodzi, czyli takie newsy, które jakby, że coś się wydarzyło, nawet grzeją, no. Coś, co najbardziej grzeje, nie? I dobrze. W czasie rzeczywistym my jako te community aferkowe, ludzie, którzy z nami są tutaj, nie? Jest nas aktualnie prawie 27 tysięcy, no jakby analizujemy sobie to, co dzieje się w sieci i na przykład, jakby ja wam powiem szczerze, nie? Są w internecie podwójne standardy i mogę się do tego otwarcie przyznać. Gdyby to była osoba, która nie ma jakby dla mnie, jakby nie jestem z nią w żaden sposób powiązany, dużo łatwiej byłoby mi jakby badać to i tak dalej. W momencie, gdy Marcin Wrzosek jest moim byłym trenerem, gościem, którego bardzo lubię i tak dalej, jest mi fuj ciężko, nie? Tutaj jakbyście wy mieli przyjaciela, kolegę, który, gdzie kręci się wokół niego jakaś afera, no to wiadomo, że byłoby wam ciężej i wydaje mi się, że chyba możecie mnie tutaj zrozumieć, nie? Oj, i w momencie, gdy się denerwuję i łapią mnie nerwy, to też występują takie powtórzenia jak jakby. Więc możliwe, że to jakby wynika z tego, że po prostu się denerwuję. I tyle. Przechodzimy dalej do tematu sprytny plan Olejnika. Tomasz Olejnik w ostatnim czasie mocna gwiazda Freak Fightów. Mocny, że tak powiem, win na starym wiewiórze. I kogo on jeszcze jedną? Tego. Harnasia. Tak. Tego, który ma statystyki. 0,20. Teraz chyba. Teraz ma 1,21. To jest ziomek, który w ogóle chyba przegrał z Darul Ven. Tak. I to był pierwszy win Darka, z tego tak. Co ja pamiętam. Ale jeżeli zaśmiałeś się, Ulfiku, z tego, że to jest ziomek, który przegrał z Darkiem Lwem, to równie dobrze można powiedzieć... Ale mówię, że to był pierwszy win Darka. Aha, okej. Powiedziałem, że pierwszy win, nie zaśmiałem się z tego, tylko że to był pierwszy win Darka. Okej, ale trzeba przyznać, że Darek Lew... Darek jest odblokowany, ja jest niebezpieczny. Ja w ogóle... Jest teraz mocno niebezpieczny. Uważam, że on... Niebezpieczny kocur. Jest niebezpieczny. Uważam, że Lew może ugryźć Ksajo, nie? Czy Lew jest groźny, Lew gryzie. Lew może ugryźć Ksajo, ale warto dodać, że Lew zwyciężył z Disem, który pokonał Zonego, więc... I powiem szczerze, zmiażdżył Disa. On go rozpierdolił. Rozpierdolił Disa, nie? Więc naprawdę Darek nie jest już dla mnie to jest 50-letni zawodnik, który jest groźny po prostu. Brzmi jak Jóźwiak. Bo życie Panem. Zaczyna się dopiero po 50. Tak jest. On złapał po prostu odwrót. Jak zapowiadali Jóźwiaka z Muradem, to mówili, że oni tam mają dobrze ponad 100, nie? Chyba 105 lat mają wspólnie, nie? Niesamowita tak. Zapowiedź atrakcyjnej walki. Ale generalnie oglądałeś tą walkę? Ostatnią rundę chyba, wiesz? Bo ja jak patrzę na tą walkę, no to ja na przykład, jak był ten werdykt, to ja się zdziwiłem, że wygrał Jacek, nie? Murański. No, okay. Znaczy ja widziałem ostatnią rundę, bo akurat byłem pochłonięty robieniem sobie zdjęć na trybunach, ale no mógł to skończyć przed czasem, nie? Tylko wydawało mi się, że brakowało takich haków czy czegoś. Skupił się na tych prostych i to go chyba zgubiło, nie? Możliwe. Hej. Ktoś napisał jeszcze tutaj, Dawid Janikowski. Wielki bój, jestem kibicem Legii, ale szacun za walki i jaja. Dobry chłop z ciebie, to po facjacie widać.
Dziękujemy, pozdrawiamy kibiców Legii. Wie, kto nie, ty... no, ja nie mam problemu, wiesz, ja mam bardzo dużo kolegów na Legii, tym bardziej nawet było kontrowersyjne to, że na KSW, wiesz, no ja byłem wspierać tak samo zawodników, którzy utożsamiają się z tamtym klubem, byłem na sektorze, który KSW wydelegowało dla Legii i wiesz, możemy się lubić, nie lubić jakby na tle kibicowskim, ale to dalej jest hobby, nie? Tym bardziej, że ja jestem zwykłym piknikiem, wiesz, jakby te lata jakiegoś twardszego kibicowania mam ze sobą i wiesz, mam kolegów we wszystkich klubach i wydaje mi się, że to jest nasze wspólne hobby. Może rywalizujemy na różnych płaszczyznach, czy oprawy, czy doping, czy faktycznie jakieś tam sparingi, ale to jest hobby, łączą nas te same ideały, więc nie, wiesz, to źle świadczy o tych, którzy skaczą sobie do gardeł. No wiadomo, poza tych konfliktami derbowymi, no bo z natury w Polsce nie lubi się sąsiada, nie? Wiem, o co chodzi. Wydaje mi się, że jesteśmy w stanie przejść już do tematu dnia, jeżeli chodzi o twoją postać, czyli czy oczywiście o słynny wywiad, bo można spokojnie powiedzieć, że wywiad Denisa Załęckiego stał się mokre słynny. Oświadczenie, no. Tak jest. Wywiad Denisa Doby zyskał 261 tysięcy wyświetleń. 24. Nie jest na trendingu. Nie jest to prawda na trendingu, ale no jest to wywiad, ale dużo który... osób wie o tym. Dokładnie. Zebrał ponad 3000 komentarzy. Oczywiście wiadomo, że ciekawe, komentarze są... Z tym, nie? Jest parę perełek. Jest. Komentarze są, jakby no wiadomo, nawiązują też do pewnych zabawnych gdzieś tam rzeczy. No właśnie, jakby brakuje szachty w stringach, żeby polewają szampana, nie krytykujcie, szachta dobrze trzyma kamerę. To jest logiczne, że... No niefortunnie dostało się koledze, nie? Niefortunnie przyszedł do świata frików w najgorszym możliwym momencie, wyszedł za kurtyny, nie? No jest, jakby wiadomo, community będzie zabawne w tej sytuacji, no ale mimo wszystko trzeba odpalić ten wywiad, no i po kolei sobie go przeanalizujemy. To będzie 8 minut, bo on do 10.52 gdzieś tam będzie mówił na temat właśnie wielkiego bu. Ja sobie to odpalę, tak? Lekko przyspieszę też, żeby... 1.5. Tak. Dobra, normalnie, no, normalnie. 1.25. Koniec kacenia na Bobek Winiążków. Nie mogę powiedzieć, ale mogę powiedzieć, że na koniec pokładania się o pieniądze, koniec robienia się własnego internetowego. Skończyło się wszystko. Teraz pora włożyć kawę na ławę. Wszystkiego nie powiem, bo co zostało podpisane dla nas było honoru, czego nie mogę powiedzieć. Dlatego to może to kiedyś wyjdzie, może nie, ale możecie sami sobie myśleć, o co chodzi. Wiecie, jak walczę, wiecie, jak... Dźwięk podobno, jeszcze sekundę. Jeszcze wam tutaj poprawię trochę ten dźwięk, bo rzeczywiście to już nie jest zależne od nas, tylko po prostu ten wywiad jest też tak zrobiony, że może go być trochę słabiej słychać. Zrobię tak. Wielki Bóg jest zajebisty. Oby w końcu walka na famę, pozdro chłopaki. Oby w końcu walka na fame, Magdis napisała. Ulfik, tutaj ten? Co? Z tym audio, czekaj. A co, nie słychać z telewizora? No, ludzie mówią, że słabo słychać, wiesz? To może i tak to byśmy na tyle olali. Jest maksymalnie. Wiesz co, bo zacznijmy od tego, że to, że jesteśmy akurat dzisiaj, to nie jest związane z tym, że zbiega się w dacie ta przymowa, bo byliśmy umówieni tu już dużo szybciej, co sprawda na pewno daje nam wiatru trochę, ale wiesz co, bo on porusza na tyle poważną rzecz, że wolałbym to zostawić do siebie na kanał. Okay. Ja się do tego ustosunkuję, do każdego wypowiedzianego słowa, ale wiesz, dla mnie to tam przekroczył pewną granicę nieprzekraczalną i nie chciałbym tak się pochopnie na ten temat wypowiadać, nie? Poza tym nie... Wiesz, porusza nie tylko mój temat, więc chciałbym jeszcze to omówić. Znaczy ja i tak nagrałem jakąś tam wstępną wersję między treningiem a przyjazdem tu czy tam na sesję zdjęciową, na którą jechałem. Dlatego
Teraz mogę, jak dobry youtuber, jebnąć trochę prywaty, że zostawcie subskrypcję, zobaczycie u mnie na kanale, ale no chciałbym to zrobić na spokojnie. Myślałem, że wrzucę tak na szybko, na odpierdol to, co tam sobie nagrałem, ale, ale poświęcę mu znowu trochę czasu, nagram to tak, żeby niczego nie pominąć, więc subskrybujcie Wielki Mu TV. Jutro do tego usiądę, postaram się od razu to wrzucić na tyle, na ile pozwoli mi czas, bo no bo kurczę, znaczy ja zdaję sobie sprawę, że on jest na tyle niewiarygodny w tym, co mówi, no ale to też jest niesmaczne to, co powiedział, nie? Znaczy okay. Dobra, odniosę do tego, kurwa, odniosę się tylko do jednego wątku, który jedyny mnie boli, kurwa, że jak można być taką rurą, żeby w jakichś prywatnych sprawach wyciągać dzieciaki, którymi się kurwa zajmujemy, no to jest, no to już jak, wiesz, jak ja myślę, że ten gość nie upadnie niżej, to na zasadzie kurwa potrzyma im piwo, nie? Wiesz, ja jestem od kurwa 10 lat wolontariuszem, kurwa, pracujemy z tymi placówkami naprawdę, naprawdę ciężkimi historiami, a gość to kurwa wywleka, jakby to była, wiesz, jakaś śmieszna historyjka, nie? No właśnie, więc... bo tak jakby no całość sobie byś poruszył właśnie w tym materiale swoim. Najważniejsze tak naprawdę gdzieś tam tematy, które moglibyśmy poruszyć jedynie, to są te dwa. Chodzi o tą fundację, nie? No właśnie, powiedział, że... No dobra, no poruszmy fundację, bo może będziesz miał większy, na pewno będziesz miał większy oddźwięk niż będzie na pewno u mnie. Napisał, bo on powiedział, że żebyś opowiedział o fundacji, którą się zajmowałeś i co robiłeś z pieniążkami. Dobra, tak to nie, wiesz, to nie jest zbyt ciężkie pytanie. Mhm. Ja nigdy nie byłem, nie miałem swojej fundacji. Ja jestem wolontariuszem od jakichś właśnie 10 lat. Gdzieś nawet robiliśmy jakiś tam odcinek z fundacją, gdzie już próbowałem szukać swojego miejsca w internecie. To jest nieważne. Zarzucał mi jakąś defraudację pieniędzy. Kurwa, żeby on jeszcze mówił o jakichś dużych pieniądzach, bo to się rozgodzi o to, że tam Denis miał, znaczy Dawid miał zakład z Alanem, Alan płacił pieniądze i my niby to zdefraudowaliśmy. No kurwa, to są pieniądze rzędu, nie wiem, ile on tam płacił, 5-10 tysięcy, co my mielibyśmy, kurwa, domy za to kurwa kupić, nie? Więc, a wiesz, od 10 lat organizujemy wszystkie obozy, wszystkie wakacje, święta, wiesz, nawet... Nawet jak ktoś tam znajomych ma jakiegoś takiego doła, nawet influencerzy, bo byłem nawet z ZUSI, jak tam zrywała z bombą. Wiesz, ja uważam, że to jest naprawdę pomaganie dzieciom. Jest, ja traktuję to jako terapię, nie? Dobra, i odchodzę od tematu. No. No dla mnie jest obrzydliwe to, co ten gość kurwa zrobił, nie? Że zarzuca nam jakąś... Wiesz, to nie jest moja fundacja. Nie będę mówił, jak ona się nazywa, bo na pewno nie w tym kontekście. Wiesz, to jest fundacja, teraz ja mówię wiesz, przy stresującej sytuacji, tak, no. Ale to jest fundacja, którą zajmują się urzędnicy miejscy, cała masa ludzi, a wiesz, w takim próbie zepsucia mojego wizerunku, grać kurwa krzywdą dzieci, dobra, jeszcze się odniosę do drugiego, bo cała narracja z basenu, to w ogóle nie jest myśl Denisa, tylko niejakiego tego baranka kiep, rozumiesz, takie okay. Sylwetki polski gangsterów. No, prześmiewcze, nie? Rób sobie to, co mówię. Jak masz się pastwić swoim kontentem prześmiewczym, hejtem, wal we mnie, nie ma problemu, ja się nawet z tego pośmieję, nie? Ale ty, baranie, wrzuciłeś kurwa dzieci z naszych placówek, wyciągasz zdjęcia z jakichś turniei z odsłoniętymi twarzami dzieciaków, którymi się zajmujemy. Kurwa, czy nie zdajesz sobie sprawy, co ty kurwa robisz? Naprawdę te dzieciaki nie mają kolorowo w życiu, a ty w kontekście jakiś kurwa, jakiś półświadka przestępczego, kurwa, gracie tymi dzieciakami, kurwa, wiesz, one też to oglądają, kurwa, czy w ogóle nie macie serca, wiesz, ja, wieszajcie se na mnie psy, to nie ma z tym problemu, nie, ja już gorzej gównem nie dostanę, ja już mogę być tylko lepszy, no ale to jest kurwa niesmaczne, nie, no naprawdę... Nie wiem, czy wy o tym nie myślicie, naprawdę myśląc o tych kurwa lajkach, ale... A wracając, dobra, już tak trochę pacyfikując tą wypowiedź, to Alan nie tylko wpłacił pieniądze, Alan przyjechał i pomógł nam z festynem, siedział z tymi dzieciakami, kręcił watę. To nie jest tak, że wpłacił, bo przegrał zakład i był jakaś wywarta na niego presja społeczna. Alan przyszedł i się zaangażował i jesteśmy z nim jakimś, w jakimś tam kontakcie, nie? I tym bardziej zawsze komu...
I komu mogę, to naprawdę oferuję takie przeżycie, bo nie wiecie jak, tym bardziej właśnie w dołku, tak jak ja na przykład miałem, kurde, bardzo ciężki okres w życiu, to nie wiecie jak to pomaga, nie? Nie patrzcie przez pryzmat pieniędzy czy czegoś. Naprawdę możecie egoistycznie podejść do pomagania, jeżeli wam się, kurwa, nie wiedzie, idźcie pomóc innym, nie? Nie ma lepszej terapii, nie? I naprawdę wasze problemy to jest pikuś w to, co przeżywają inni ludzie. Jak przychodzisz, pomagasz jeszcze tym, co mają gorzej w okresie, gdzie ty sobie nie radzisz, to naprawdę buduje. To jest terapeutyczne, nie? Więc dobra, bo za mądrze wyjdę, nie? Nie, spokojnie. To jest właśnie takie coś, że jakby to nie jest taki też program fejmowy, ani właśnie no, program, jasne, gdzie nie. Musimy dbać o nie wiadomo jakby, no, że tu musi być jakaś nie wiadomo jak, ja już kiedyś o to dbałem, teraz mam tak, że dużo ludzi mi napisało, że wolą nawet posłuchać, jak ktoś, wiesz, pociągnie trochę tematu. Ludzie są też przez TikToka i przez programy dymogenne przyzwyczajeni trochę do czegoś takiego, że musi się co chwilę coś jebnąć, znaczy, pik emocji, też, nie? Wiesz, tu na Aferka jest taki podcast tylko na żywo, nie? Znaczy wydaje mi się, że w całym tym nurcie internetu, przepraszam, wiesz, to co ci mówię, ja staram się rozmawiać z ludźmi, staram się rozmawiać z redaktorami, rozmawiam z Kaniowskim, rozmawiam z Hubertem, oni nawet chyba nieświadomie ze mną rozmawiali, że ja też wypytuję, co się tam u nich klika, jak jest jakiś odbiór społeczny. I wydaje mi się, że tej patologii jest już tyle, że każdy ma dość tego fikcyjnych dymów, fikcyjnego rzucania się do gardeł. Ludzie potrzebują trochę prawdy z tego człowieczeństwa, nie? Więc wydaje mi się, że to... I tu jest ta nisza, którą gdzieś ja zapełniam, nie? Ja nie... Mam na tyle komfort, że ja nie muszę, kurwa, nikogo udawać, nie? Wystarczy, że nie będę robił, kurwa, tego, co oni. Będę, przychodzę, jestem sobą, wiesz, to jak te wszystkie medialne gangusy udają, kurwa, gangusów. Ja wręcz przeciwnie, chciałbym się od tego odciąć i nie chciał o tym rozmawiać, nie? I wydaje mi się, że to mam w tym przewagę, ale, kurwa, no, wiadomo też, to widmo jest gdzieś nade mną, że każdy będzie jeszcze próbował mi coś wyciągnąć, wiesz. No, znaczy to jakby do końca swojej kariery w internecie na pewno musisz się z tym liczyć, nie? To jest takie piętno, które będziesz miał, ale... Tak, znaczy to wiesz, no to co ci mówię, no ja się tam hejtu nie obawiam, bo no jak miał się obawiać opinią ludzi obcych, nie? Znaczy po części, bo na przykład chciałem to spytać Denisa na tych rundkach, nie? Czy wiedząc jak jest źle odbierany w społeczeństwie, czy on się, kurwa, nie boi iść do restauracji, że mu plują do jedzenia, nie? Więc no, tego bym się obawiał, nie? Teraz mamy na czacie, na naszym streamie prawie 30 tysięcy osób, aktualnie 28 321 osób ogląda transmisję. Jeżeli jesteście tutaj nowi, to oczywiście możecie zasubskrybować kanał, kliknąć dzwonka. I mój, Wielki Bu TV! Wielki Bu TV też, tam będzie szersza odpowiedź dla Denisa Załęckiego. Potężne no, oświadczenie. Tak jest. Potężne oświadczenie, kupię sobie wanienkę i też coś jebnę. Czyli rozumiem, że możemy spodziewać się wywiadu w wannie. Nie. Tego nie. Nie będę nagi, kurde, opowiadał o relacji z Denisem. Teraz warto powiedzieć o... zapytać się ciebie, no bo to jest jakby bardzo popularny temat. Od niektórych ludzi, na przykład z Wykopu lub z Twittera, dostałeś taką ksywkę pozytywny sutener. O, Marcin, nie wiem, czy mój poprzedni donate doszedł, więc jeszcze raz wrzucam link do tego kotka. Bardzo bym prosił kogoś z moderacji o to, żeby przekleił nick, w sensie Marcelo, link. Marcelo albo ktoś. marcelo.pomagam.pl/mgmcgy. Niech ktoś przeklei, jeżeli ktoś chce wpłacić. Marcin, ty przelałeś nam 200 zł i bardzo bym prosił, żeby... Ulfik, pamiętaj o tym, żeby te 200 zł, które przelał na Marcin, to, na to, żeby się pokazało, my z Aferek przelejemy właśnie na tego kotka, no bo co nam będziesz bulił 200, chłopie, przelejemy na to, co tam chcesz, żeby wiesz, żeby weszło, pomóc. Nie? Tak więc na pewno te 200 zł od ciebie trafi na kotka, a ja dodam jeszcze od siebie takie symboliczne 300 zł, żeby te 500 tam na tego kotka wpłacić. Teraz przechodzimy do tematu właśnie tego pozytywnego sutenera. Chciałbym, żebyś jakby wypowiedział się o tym szerzej, no bo to jest temat, który trapi wielu widzów. Kontrowersja. Wiesz co, ja zdając sobie sprawę, wchodząc w tych frików,
jakby trochę zrobiłem to, co chyba Eminem w tej ósmej mieli, czyli chyba, wiesz, wylałem wszystko, co mogłoby się na mnie wylać, nie? Bo tak jakby pozbawiłem arsenału wszystkich potencjalnych wrogów i to gówno, które i tak by się wylało i miałbym się z tego tłumaczyć. Unicestwiłeś sam po prostu. Wolał, bo wiesz, łatwiej jest opowiedzieć, niż się tłumaczyć czyjegoś zarzutu, nie? Tak jak w tym przypadku. Więc ja akurat powstawał kanał Konrada Karwata, gdzie poruszał kontrowersyjne sytuacje. I tam dość szczegółowo to opowiedziałem, nie? Wiesz, no wiadomo, ludzie odnoszą się do nagłówków gazet. Faktycznie miałem taki akt oskarżenia za jak kierowanie grupą. Kurde, bo teraz widzisz, ja chciałem unikać gangsterowania w mediach. Chciałbym się od tego, kurczę, serdecznie odciąć. No ale tak, no, miałem taki akt, co prawda odrealniony. I teraz jeszcze bardziej muszę zostać gangsterem, ponieważ akt oskarżenia jest tak abstrakcyjny, że dotyczy okresu, w którym siedziałem w więzieniu. I to jeszcze w izolatce. Sam, przez 2 lata. Taki byłem, kurwa, hardy gość, nie? I wychodząc, wiesz, no, ciężko się teraz opowiada sytuację, wiesz, jak wygląda polskie sądownictwo i próba łamania czy pozyskiwania jakichś świadków koronnych czy tym podobnych postaci, które kogoś podrążą, nie? No i ja, wychodząc po 2 latach z więzienia, kurczę, byłem atrakcyjnym kąskiem na potencjalną współpracę i wiesz, myślę, że jak dostanę kolejny zarzut, no to już nie wytrzymam kolejnej odsiadki i dostałem na tyle abstrakcyjny zarzut, że ja w zarzucie kierowania grupą przestępczą w akcie oskarżenia chyba, kurwa, zarobiłem 60 zł przez okres, w którym siedziałem w więzieniu, w izolatce. Jak sędzina to zobaczyła, mówi, no kurwa, sorry, ale bez jaj, nie? Do domu. Nie siedziałem za coś takiego i nie mam za to wyroku, więc pomimo tego, co się mówi w mediach, ale miałem takie akt oskarżenia, nie? Więc no co, bardziej rzeczowo, tym bardziej do tego jeszcze, żeby już się nie rozwijać, już nie być takim medialnym gangsterem, bo gangsterów w internecie nam ci pod dostatkiem, więc jeżeli ktoś faktycznie potrzebuje się odnieść, tam prześledzić to, to możemy, jeżeli faktycznie jest taka potrzeba tego prostowania, usiąść i jeżeli to w ogóle jest zgodne z prawem, bo dalej nie spytałem prawnika, czy ja mogę takie akta w ogóle udostępniać szerszej publiczności. Jeżeli jest taka wola, usiądziemy do tych zarzutów, które są przedstawione w media, zobaczymy dowody, które były składane w sądzie, akty oskarżenia, całą procedurę. Ja chętnie się tym podzielę i zobaczycie, ile w tym jest prawdy i jak można łatwo zepsuć komuś życie. Tym bardziej, że właśnie takie gówno się za mną ciągnie, a już bezpodstawnie 2 lata siedziałem w więzieniu, pomimo tego, że wszystkie dowody świadczyły o tym, że nie było możliwości, żeby takie przestępstwo miało miejsce. No i właśnie z tego, znaczy, kurczę, no trochę, jak trochę tym pychy znalazłem na waszym nieszczęściu, że dopiero przy tych waszych zarzutach, jakby ludziom z internetu, z tego innego świata otwierają się oczy, jak przez kurwa, tylko że wiesz, tobie się to stało medialnie po dupie, kurde, odpokutowałeś to dość szybko i wróciłeś silniejszy, nie? A ja nie miałem takiej opcji, nie? Ja dostałem zarzut, nikt, kurwa, wiesz, zamknęli mnie w celi, kurwa, zapomnieli i tylko wypuścili po 2 latach, bo 2 lata mogli mnie tam przetrzymywać bez podstawienia konkretnych dowodów. Bo tak wygląda kodeks karny w Polsce, że 2 lata na sankcji możesz przebywać od tak, bo to jest na czas, żebyś nie mógł mataczać w sprawie. Nikt nie musi, kurwa, ci niczego udowodnić. Jesteś, bo jesteś. Później w sensie się ustosunkuje. Więc, czy planujesz może gdzieś tam w przyszłości, jak pogadasz z prawnikiem, jakiś obszerny materiał, w którym byś na przykład widzom wyjaśnił to w jakiejś chronologii i tak dalej? Znaczy w chronologii, a z grubsza to wyjaśniłem Korwata, jeżeli, okay. Wiesz, tylko że to tak na gębę, no wiadomo, nikt nie musi mi wierzyć, że ja jestem, kurde, w tym sprawie niewinny, bo to jest wasza i wyłącznie wasza sprawa, nie? Ale jeżeli faktycznie byłby taki, bo inaczej, to co nawiązuje do Prime'u, że teraz bardzo mocno kieruje się tym,
co oczekują ode mnie ludzie, którzy mi zaufali, nie? Więc jeżeli jest potrzeba taka, że powinienem o tym opowiedzieć, to opowiem. I tak samo tyczy się walki i całej mojej jestestwa w internecie. Nie, tak jak muszę nawiązać znowu do Denisa, że kurwa krzyczy teraz o jakiś brutalny rewanż. Dla mnie rewanż z Denisem jest mało ważny. Mogę go zrobić, mogę go nie robić, ale to jest wasza decyzja, nie? Tak samo jak na początku się wypowiadałem, że z Szachtą mogę na następnym wyjść, ale jest taki odbiór, że kurwa byle nie z Szachtą, że ja muszę uszanować wasze zdanie. To kurde. Warto jakby do tego nawiązać teraz, co do tej wypowiedzi z tego wywiadu, no bo Denis właśnie zaproponował, żebyś wyszedł z nim na gołe pięści w MMA, jak to było kiedyś, za dawnych czasów, bez limitu jasne. Czasowego. Okej, ale to jest moja propozycja co do tej walki. Ja mówiłem, że to on wybrał K1, wiesz, to po prostu teraz używa moich słów do bycia fajniejszym. Cieszę się, może... Karta on reverse. Może uważasz mi jakiś za wzór, widzę, że chciałbyś być mną, ale no nie, żartuję. No nie, no dlatego pierw odbiór społeczny. Ja nie podejmę w ogóle rozmów. Ja rozumiem, że teraz rewanż z Denisem mógłby dać mi małe mieszkanko, ale jak mówię, to są pieniądze. Dla mnie odbiór ludzi, którzy mi ufają, jest trwalszą lokatą. Jeżeli jest taka potrzeba, to ja mogę zbić Denisa drugi raz, nie? Ale jeżeli ludzie nie chcą tego widzieć, to ja nie będę tego promował, nie? Okej. No i jeszcze jest ten temat właśnie kolegów z Lechii, że Denis zarzucił ci tam zdradę kolegów z Lechii Gdańsk. Jak chcesz, możesz się o tym wypowiedzieć, jak nie, to możesz jakby też... Nie, no, tak jak miałem wszystko opowiedzieć na kanale, zaraz wszystko ze mnie wydusi. Taka moja praca. Kurde. Nie, wiesz co, tak jak mówię, nie jestem rzecznikiem do spraw kibiców. Jak chcecie, to spytajcie tych, co byli w uwadze. Nas się chodzi o to, że policja jest na stadionie, może ktoś się znajdzie się, jakiś rzecznik. Faktycznie. Nie. Bo się śmieją, że Denis jest pierwszym sławnym kibicem, a u nas na Pomorzu i świętej pamięci Rybak nakręcił klatkę, gdzie wydaje mi się, że miał duży wpływ na polską młodzież, bo większość takich dzieciaków spod bloku jednak tak wyrabiało sobie jakiś punkt widzenia. No i to jest to, widzisz, wyłamanie się z jakby z tej hermetyki, z tej omerty takiej ulicznej Rybaka, który wyszedł i wniósł wartości, które z chamów pod blokiem zrobiło sportowców, gdzie dzieciaki zaczęły o coś walczyć, trenować, że nie możesz w 10 napadać słabszego, tylko kurwa trenuj w 2, napierdol tych 15 durni, to teraz się odwróciło jakby krąg życia i kurwa znajdzie się taki kurwa łapserdak jak Denis. I wszystko, na czym my się wychowaliśmy, w co my wierzyliśmy, on potrafi w sezon w fightach odwrócić, nie? I teraz takie dzieci, które wyrastają, myślą, że to jest kurwa fajne, że ktoś, wiesz, ludzie za to płacą, że on jest rozchwytywany, kurwa, i zepsuł cały wizerunek, który my wierzyliśmy, nie? Wiesz, dla takich dzieciaków jak ja spod bloku, przynależenie do jakiejś rodziny, do jakiejś wartości, to jedyne co mieliśmy, wiesz, teraz dzieci mają lajki, mają Instagram, mają pieniądze, wiesz, telefony, a my, wiesz, się śmieją, kurwa, z tych zasad czy coś, to jest teraz prześmiewcze w tonie właśnie Natana, nie, ale wiesz, jak my nie mieliśmy nic, mieliśmy podarte buty, to kurwa było dla nas wszystko, nie, jeżeli nie masz nic, a masz wiarę, ideę, to my w to wierzyliśmy i to była jedyna naprawdę poważna wartość, że jak nikt nie miał pieniędzy, wszyscy byliśmy równi, no to się kultywowało. A teraz kurwa dobrobyt jakby zepsuł te wartości moralne i ludzie są indywidualistami i w dupie mają to, żeby żyć w stadzie, nie? No właśnie wypowiedziałeś się na temat Natana Marconia i o tym, że właśnie on jest w grze, w cudzysłowie, i że wykorzystuje jakby ten kryminalny żargon ze środowiska, właśnie rzucanie tymi konfidentami, 60-kami i tak dalej, to jest jedno, ale co powiesz na przykład o zawodnikach, którzy gdzieś tam mieli styczność ze środowiskiem i używają właśnie tego typu słów kluczowych, nie? Znaczy wiesz, używaj słów, to tam kurwa, to jest mało ważne. Ja wydaje mi się, że wiesz, to co
Nawet jest taki, kurde, jest takie powiedzenie, kurwa fa, kurwa fi, 3 miesiące na sankcji, wiesz. Mhm. Ci ludzie, którzy nie zeznali tego, nie cierpieli i naprawdę tym nie żyli, to przenoszą to jako szpan, nie? I to, no i co, no, kurde, no, to jest bardzo, bardzo ciężko tak jakoś pokrótce streścić, nie? Bo... Mhm. Bo z jednej strony ja mam w dupie to, bo się śmieję z tego, czy tam lekceważę to, że jakiś Nathan tam to kurwa poniża, nie? No poniża coś, czego nie rozumie, bo nie zdaje sobie sprawy, że ludzie za te wartości ginęli, jak ciężko jest po drugiej stronie, że to nie jest kurwa zabawa. To co, że Denis se kurwa przesiedział, wiesz, 3 miesiące kurwa płacząc w poduszkę, nawet nie wiedząc, że jest w areszcie, zdążąc przez ten czas napisać kurwa z kilkanaście listów do prokuratury, to nie jest kurwa siedzenie. Wiesz, posiedział kurwa to na raty, wyszedł i zgrywa kurwo, wiesz, bo nie jest zaszczytem siedzieć. Zaszczytem jest to, jak jak tam, w jaki sposób siedzisz. Wiesz, jak tam trafiasz, to chcą ci pozbawić wszystkiego. Pozbawiają cię kurwa ubrań, przez jakieś wartości, jesteś kurwa numerem, nie? Więc wyznawane zasady czy godność to jest jedyne, co ci zostaje, nie? I walka o tą godność jest czymś ważnym dla ludzi, którzy tam są. I naprawdę ktoś przychodzi na rok, na dwa, na pięć i zostaje dużo dłużej tylko dlatego, że walczy o swoje ideały, nie? I wiesz, i ludzie naprawdę tam za to giną, a wychodzą na wolność. I kurwa, wiesz, niedawno to było całym życiem, a teraz dzieci używają tego szpan, kurwa, albo Nathan, kurwa, to, wiesz, prześmiewczo buduje sobie na tym zasięg, więc, no kurde, to jest tak zderzenie tak różnych światów, że nie ciężko to krótko opisać, ale właśnie wydaje mi się, że nie można mieć pretensji do Nathana, który, kurwa, nie rozumie, o czym mówi, tylko, kurwa, tych wszystkich prawilnych gitów wolnościowych, którzy nakręcają tą koniunkturę i prowokują takich Nathanów do bezczeszczenia czegoś, za co dalej ludzie po drugiej stronie giną, bo nie zdajecie sobie sprawy, że państwo w państwie, że co się dzieje za murami, nie? Że to nie jest kurwa jak na filmach, że są jakieś spacery, kurwa, że jest fajnie. Tam naprawdę można, kurwa, no, ciężko mi tak powiedzieć, żeby nie wychodzisz tu dalej na jakiegoś kurwa oprycha internetowego, ale tam jest państwo z państwem, za murami nie wychodzą rzeczy. Teraz jeszcze masz ukrócony kontakt z mecenasem, ukrócone telefony, na dobrą sprawę pobiją cię, zabiją i nawet kurwa rodzina się o tym nie dowie, nie? A wiesz, przychodzi na to na konferencję i się kurwa z tego śmieje, nie? Więc, okay. Więc ciężko się, wiesz, w moim przypadku ciężko się ustosunkować, bo no jednak to, co za murami, to za murami, ale wiesz, też powinniśmy w jakiś tam sposób walczyć i wspierać chłopaków, którzy tam siedzą, a weź się teraz kurwa przebij przez taką kurwa nagonkę, którą wypracował Denis z Nathanem, że robią na tym zasięgi, a wy na tym bardzo duże pieniądze zarabiacie, nie? I teraz uświadom ludzi, kurwa, że oni tam siedzą, wiesz, bez kontaktu z rodziną, często za darmo, wiesz, z pomówień, no to jest bardzo ciężki temat, który zabrnął tak daleko, że no kurde, no nie opiszemy tego w krótkim live'ie, nie? Foka napisała, spoko morda jesteś buł, fajnie się ciebie słucha i twój śmiech jest zaraźliwy. Skomentujesz jeszcze to, co naczelny polski G Denis mówił o strażakach, pozdro i zrówka dla wszystkich. No tak, bo rzeczywiście był kiedyś taki... Co? No. No. Był kiedyś taki motyw, że Denis właśnie... co jest za co dla tak, strażaków. Z Don Diego. Tak, z Don Diego właśnie powiedział, że jakby... Że nie poda ręki. Że nie poda ręki strażakowi. Tak. Jak to nie, no ja podam rękę strażakowi, nie mam problemów, nie? No i co, no nie będę... Dziękuję. Nie będę... No nie chcę, kurde, promować tutaj Denisa ideologii. To, co Denis... Znaczy najlepiej definiuje... właśnie ostatnia gala, nie? Że wszystko, co Denis kreował w internecie, jak wygląda to całe prawilniactwo, jak wyznają to te kurwa, co on tam się powoływał na w wojnie z Labrygą, na jakieś powstawania ruchów kryminalne, wszystko, co on gada, jest kurwa kłamstwem. Nie możecie mu wierzyć, kurwa, no. Więc to, że przypierdolił się do Diego, że coś za coś jest strażakowi, kurwa, i to kogo obchodzi, co grozi strażakowi w więzieniu, kurwa, nie? Wiesz, to tak samo,
No, ciężko się odnieść, nie? Ale no, wiesz, więzienie więzieniem. Wychodzisz i on tam zostaje, nie? Chyba właśnie, że ewentualnie próbujesz komuś, z kogoś wspierać czy pomóc, ale no kurwa, nie może oceniać strażaka przez pryzmat kryminału, nie? Teraz sobie troszeczkę ukrócimy ten temat, żeby... No właśnie, bo wychodzę na jakiegoś kurwa rzecznika spraw kurwa. Nie, no spokojnie, nie? Jakby, no wiadomo, że jesteś też w jakiś sposób z tego środowiska, nie? Że... Środowisko że... teraz jest takie kurde, mocno nadużyte, nie? Ja nie mówiłem, że jest kibicem, bo ja mówię, że jesteś środowiska. Kurwa, bo pani od przyrody tak powiedziała. W każdym razie, no, jesteś w tym momencie w topce freakfighterów, więc jest to jakoś, w jakimś stopniu twoja historia, jest tutaj mnóstwo, wiesz, twoich fanów, są też, wiadomo, ludzie, którzy są jakimiś przeciwnikami i tak dalej, ale tak jest w aferkach, to jest taki program, w którym jak ktoś powie na przykład stop promowaniu na przykład zachowań kryminogennych albo gadaniu o tym, no dobra, jakby każdy ma swoją historię, każdy ma w życiorysie... No dobra, historią, ale to wiesz, nie promujmy tego, nie? Wiesz, oczywiście. Bo, tylko dla niektórych to jest, wiesz, dla niektórych nawet mówienie o tym, co się wydarzyło na przykład u ciebie w życiu, to już jakby nie mówić o tym, wiesz o co chodzi. No, jakby to jest historia ciebie jako człowieka, bo, nie? Bo gdzieś przez te free fighty możemy wyrastać do jakiegoś autorytetu dla jakichś dzieciaków, nie? I teraz mówienie, że ja byłem w więzieniu, kurwa, może pchnąć takiego dzieciaka, a ja bym chciał być kurwa taki jak on, nie? A załóżmy... Jeszcze Klocek napisał, czy mając takie doświadczenie, nie lepiej dawać młodym rady, żeby robili wszystko, żeby nie trafić do takiego ulicznego środowiska? Zdecydowanie właśnie o tym chciałem teraz powiedzieć. Kurwa, nawet jak jesteś zawodowym przestępcą, utożsamiasz się, jesteś kurwa, nie wiem, Robin Hoodem, czy kurwa innym filmowym kurde Zbirem, nie? Słuchaj, to więzienie, to nie znaczy, że kurwa, to znaczy, że coś kurwa poszło nie tak, nie? Nie trafiasz kurwa do więzienia, bo ci kurwa wyszło na robocie, nie? Wiesz, to jest efekt uboczny. Nawet jak już jesteś kurwa zatwardziałym Zbirem, to znaczy, że kurwa przegrałeś, nie? To nie jest, to co mówię, więzienie nie jest kurwa pochwałą. Z szacunkiem można wyjść za to, jak przeżyłeś ten okres w więzieniu, nie? Że zachowałeś godność, że zachowałeś swoje standardy, kurde, wiesz, że dalej jesteś człowiekiem, nie zrobili z ciebie, kurwa, zwierzaka czy innego podłego gatunku podludzkiego. Ale to nie jest kurwa nic dobrego, nie? I tutaj właśnie można gdzieś tam nawiązać do kwestii właśnie tych resocjalizacji i tak dalej, że niektórzy z więzienia wychodzą gorsi niż weszli, nie? No bo tak jest więzienie, no właśnie o tym mówię, że trafiasz, chyba nawet w Symetrii tak było, nie? Że pokazuje, że tam ciężko zachować człowieczeństwo i to wszystkie walka o zasady jest właśnie, chodzi o to, że wchodzisz człowiekiem i masz kurwa wyjść człowiekiem. Nie wyjść jakimś. No nie będę tu teraz przytaczał tych wszystkich, kurczę, drastycznych zwrotów, ale o to chodzi, nie? Masz wyjść stamtąd z godnością. Pomimo tego, jakie ci nieprzyjemności los zgotował, zachowujesz, trzymając się tych zasad, wiesz, zachowujesz godność, nie? Ale co do resocjalizacji, tak. Nawet jak wczoraj rozmawialiśmy, że wczoraj mieliśmy to chyba nadawać, to mieliśmy z Glebą prowadzić zajęcia w Poprawczaku, nie? I co prawda tam się trochę przełożyło, pojedziemy w przyszłym tygodniu, już chyba drugi czy trzeci tydzień nad tym pracujemy, ale też ciężko zgrać się z terminami, ale tak, jedziemy pokazać to, żeby ten sport był alternatywą, nie? Że to ten kurwa kryminał, te Poprawczaki, to nie jest nic chwalebnego, nie? Idźcie w tą drogę właśnie, wiesz, jeszcze wydaje mi się, że moje pokolenie jeszcze było tym, które nie miało, jeszcze wtedy nie wiedziało, że będą takie możliwości i stało się pod tym kurwa blokiem jak każdy szary człowiek i były trochę inne ideały, inny świat, a teraz kurczę daje chociażby internet takie możliwości, że nie warto, nie? Kodeks karny jest tak wywindowany w górę, nie warto sobie psuć kurwa życia tym środowiskiem kryminalnym, nie? Wiadomo, noga się powinie, zachowajcie godność, ale nie kurwa, to jest autodestrukcyjne, dążyć do więzienia, no kurwa, no jak, niech mi ktoś wytłumaczy, że to jest coś kurwa dobrego, nie? Teraz właśnie sobie postawimy może
taką kropkę i pogadamy o przyjemniejszych rzeczach, chociaż i tak będziemy obracać się w temacie walk i tak dalej, ale właśnie Darczyńca przesłał do Nate'a, w którym zapytał się, a raczej gdzieś tam zaproponował, pojedynek z Pawłem Tyburskim. Jak ty byś się na coś takiego zapatrywał? Pewnie w K1, bo chłopak wiesz jest... co, mi to nie ma różnicy z formułą, nie? Ale Tyburski jest dla mnie jakimś kolejnym zwrotem w moim postrzeganiu walk, czy w ogóle takiego, jak ja zacząłem śledzić te freak fighty, to Tyburski był jedną z osób, których jawnie kurwa nienawidziłem, brzydziłem się, no może nienawidziłem to za dużo powiedziane, nie? Z jakiego powodu? No taki był, wiesz, inaczej to jest przedstawiane w telewizorze, czy tam na ekranie, a inaczej na żywo, nie? Że wiesz, chodził, kurwa, że nikt się z nim nie chce bić, kurwa, że taki, kurwa, FIFA Rafa Faja, nie? A... I jeszcze dorzucę do tego, że też myślałem, że nawet nie mam problemu bić się z kolegami, że to jest zwykłe wyzwanie, ale Tyburski jest jedną z nielicznych osób, z którym miałbym moralny problem wejść do ringu. Wiem, że to są zawody. Nawet nie mówię o konferencjach, żeby tu wyrzucać gówno. To, co poznając go osobiście i śledząc teraz to, co robi, wiesz, to, że ten dom chyba tam dla kogoś budował, znając historię jego i jego brata, no kurde, miałbym wewnętrzny problem. No to jest jedna z nielicznych walk, których nie umiałbym się zbudować i miałbym wyrzuty sumienia, że idę do walki, nie? Okay. No miałbym trochę, kurde, takie wrażenie, jakbym miał zlać podopiecznego, którym się zajmuję, nie? No mam tu jakiś wewnętrzny konflikt i z całym szacunkiem do Pawła, no jakby kurwa kazali, no to wiadomo, ale nie czerpam z tego ani grama przyjemności, naprawdę miałbym wyrzuty sumienia, nie? No tutaj wielki bunt nawiązuje też do historii Pawła z domem dziecka. Dla ludzi, którzy nie wiedzą, Paweł i Piotrek byli w domu dziecka. No i teraz jakby wiadomo, Paweł ma swój kontrowersyjny styl bycia. Piotrek trochę mniej kontrowersyjny, ale mimo wszystko gdzieś tam budują teraz dom ze środków gdzieś tam sponsorskich. Sami też pracują nad tym, żeby dom zbudować dla rodziny, która go potrzebuje. No oni gdzieś tam robią dobre rzeczy. Nie? Też byłem u nich, też spędziłem dzień na budowie. Wymienialiśmy okna, no śmiesznie było ogólnie, tam jest ogólnie dobry vibe też, no i dużo ludzi gdzieś tam zauważyło u Pawła też jakąś zmianę, że z takiej właśnie tej księżniczki, w cudzysłowie, stał się taką pozytywną postacią, która jeszcze umie zajebiście się bić. Przypierdolić, no. Dokładnie. No, więc no, tak jak mówię, no z tym miałem jakiś problem, nie? Dlatego całą gamę przeciwników, jeszcze Sarara, gdzie, no wiesz, był teraz jako był w moim narożniku. No i jest jakiś autorytet, którego znam od dzieciaka, nie? Wiesz, mi bardzo było po drodze z Krakowem, nawet mieszkałem w Krakowie i to jest też jakiś autorytet, z którym, kurwa, no miałbym wrażenie, że mi ręka uschnie, jakbym miał na niego podnieść rękę, nie? Plim napisał, ja jebie, wielki buł, słucha się ciebie obłędnie, naprawdę mądry człowiek z wielkim doświadczeniem i pozytywnym przesłaniem. Pieniążek niech dla dzieciaków będzie, pozdro, buł. Bardzo dziękuję. Ja też, bo widziałem na czacie też różne komentarze właśnie odnośnie Wielkiego Bułu. Dużo ludzi gdzieś tam propsuje, niektórzy się nie zgadzają i tak dalej. Ale chcę powiedzieć, że jakby jest tutaj Wielki Buł. Wielki Buł jakby gdzieś tam wykonał swoją, no bo wiadomo, też jakby to, ty też o tym mówiłeś, że byłeś w więzieniu, tak? Więc to jakby... Czy to, że był człowiek w więzieniu, to należy, nie wiem, jakby od razu skreślać tą osobę i że nie ma ten, czy jednak jak ktoś wykazuje zmianę, ktoś chce jakby... Poczekaj, bo tu też trochę za daleko idziesz, nie? No, bo ja o tej zmianie słucham bardzo często, ja nie uważam, żebym ja się zmienił, nie? Może zmienił się mój odbiór, albo to, że przez to, że mam dostęp do wykazywania swojego punktu widzenia, mogę być inaczej odbierany, ale ja nie uważam, żebym się zmienił, nie? Okay. Uważam, że całe życie prowadzę się jakimś swoim kodeksem moralnym. Może w różnych punktach życiu inaczej na różne rzeczy postrzegałem. No tak jak chociażby okres dorastania, wiesz, nie za bardzo wiesz, co jest dobre, co jest złe i gdzieś się kształtujesz, ale nie uważam, żebym
był osobą, która, wiesz, tak, nie szukałbym tu jakiegoś, kurwa, duchowego nawrócenia, że ja byłem kimś, kurwa, bardzo złym, a teraz ja chcę być dobrym. Ja jestem sobą cały czas, nie? Może inaczej postrzeganym, ale nie szukałbym tu, kurde, jakichś nawróceń, nie? Okej. Okay. Zmień opis, bo na pasku jest, że Ferrari jest w aferkach. Pozdro, wielki boom. Tylko dobrze, musieli zmienić ze strony, a nie, tak, nie ma Zyroxa. Więc ten pasek, no, niektórym może przeszkadzać, niektórym nie, bo no, jakby to nie jest Amadeusz Ferrari. Nie siedzi z nami Amadeusz, więc wiadomo, że pasek po prostu ma błąd, bo tutaj chodzi o tą dolną frazę, no ale tego się już nie da zmienić i w archiwum również będziesz Amadeuszem Ferrari po prostu dzisiaj, no nic. Nic z tym nie zrobię. Mam nadzieję, że ci to nie przeszkadza. Nie, tak, no, tak, nie do tego, nie? Dobrze, teraz tak. Czy ty w ogóle śledziłeś internet, znaczy inaczej, czy śledzisz internet szerzej, czy tylko zajmujesz się Freak Fightami? Śledzę to, co mnie bezpośrednio dotyczy. Nie, nawet nie powiedziałbym, że śledzę Freak Fighty, nie? Często, jeszcze na te pierwsze gale, co do was przyjeżdżałem, to już tak, kurwa, po trzeciej gali mówię, kurwa, znam cały internet, nie? I nagle jest następna karta walk i ja nie, kurwa, nikogo nie znam, nie? Okay. Więc dla mnie internet jest dużą zagadką. Wiem to, co mnie otacza, ale wiem, jak mało mnie otacza, nie? Że wiesz, później właśnie wyrasta, przybiega siostrzenica i mówi o Gen Z. Mm-hmm. Kurwa, ponoć jest całe jebnięcie na cały kraj, jak z tymi lodami ekipy, a ja, kurwa, nie wiem, co jest Gen Z, nie? Więc nie wydaje mi się, żebym znał trochę internet. No ogólnie, jeżeli wchodzisz też do świata YouTube i chcesz właśnie wziąć go też bardziej na poważnie i tak dalej, no to mimo wszystko fajnie jest jakby wiedzieć, co w trawie piszczy, nie? Okej. Okay. I są jakby różne taktyki, nie? Jakie można wprowadzać na swoje treści. Ty raczej aktualnie robisz takie treści, że odpowiadasz na przykład. Znaczy ja używam to jako interakcji z ludźmi, nie? Tak. Wydaje mi się, że jest fajny nośnik i wiesz, kiedyś myślałem, że będę to traktował jako coś, jakąś ekspresję twórczą, może do tego dojdzie, ale na razie jest to najlepszy właśnie łącznik z ludźmi, nie? Okej. Okay. No, mimo wszystko jakby... Ale zobaczymy cię przynajmniej raz w kontencie koło Fortuny. Znaczy ja jestem, wiesz... Jesteś otwarty. Jestem otwarty, ja pomimo tego, że mam przypiętą może jakiegoś, kurde, gościa, co się rzadko uśmiecha, ja lubię się wygłupiać, nie? I ja, wiesz, dla mnie to jest cały ten fan internetu, nie? Nie wydaje mi się, żebym potrzebował śledzić, może się mylę, wiadomo, rozwijam się też w tym, nie wydaje mi się, żebym miał go śledzić, żeby coś wywnioskować, żeby coś stworzyć na wzór kogoś, bo dla mnie internet i moja twórczość w internecie nie jest jakby podwaliną mojego planu życiowego. Wiesz, ja fajnie się odnajdujemy powoli w budowlance. Bo no tak, bo warto dodać właśnie, że teraz chyba zajmujesz się agencją nieruchomości? No jestem może trochę na doklejkę, bo gdzieś po prostu razem zaczęliśmy budować i tam realizuję jakieś swoje plany zarobkowe. No właśnie mieszkań i domów, w tym przypadku szeregowców. Może niedługo okaże się, że postawimy osiedle całe, więc to są moje... Inaczej, ja wchodząc do flików, zdawałem sobie sprawę, że największą platformą jest darmowa reklama. Mhm. Że pieniądze z walk czy z czegoś to są dodatki. Ale to, wiesz, jeżeli influencerom opłaca się brać współpracę, reklamować coś, no to, kurwa, bardziej mi się opłaca reklamować swój biznes. Co wydaje mi się, że też doskonale rozumiesz, tak. Jak mało kto, nie? Czy zdajesz sobie sprawę, na przykład ja mam taki, to może być dobry leak, taki finansowy dla ludzi tutaj, jaka była kwota za rekordowy tatuaż w Federacji Freak Fightowych? No. Wiesz, jaka kwota? Nie. No to fajnie byłoby, byś strzelił. Kurwa, w chuj duża, nie? Znaczy, no nie wiem, stuwa? 140 tysięcy. Co? Tak. Ja bym powiedział, że 6 dych. Nie. Ja biorę po 2 dychy. Jest gość, nie będę mówił kto, bo do portfela nie będę tam tej osobie zaglądał. Ale dobra, ale to była wartość faktycznie marketingowa, czy po prostu wartość takie wsparcie, ej, ziomeczku? Nie, to było, tak, oczywiście, to było takie wsparcie na zasadzie masz stary i ten, to była firma, która jest w ogóle jakby nafarmiona sosem też, nie, więc dla gościa to nie był problem, tym bardziej, że właściciel firmy tego frika akurat też
też bardzo lubi, ale rzeczywiście 140 tysięcy złotych i to jest rekordowa kwota za tatuaż. O której wiesz. Po streamie ci zadam pytanie, czy chodzi o tego gościa. No, możesz zapytać. Ja ci, no wiadomo, po streamie wam powiem, nie? No bo to jest jakby do publicznej gdzieś tam, nie chcę też no, ale robić tak komuś po prostu jest, jakiś przypał, że ktoś będzie mówić, kurwa, dostajesz tyle kasy za tatuaż, ale mówisz ciebie, bo ludzie są tacy, nie? A gdzie podatek, nie? Na przykład, nie? Ale są, była taka kwota i rzeczywiście, i od razu mówię, że to nie był kidrop. Od razu mówię, że to nie był kidrop, nie? Bo to też, no teraz akurat jest zablokowany, ale to też jest... Ale oni na formie Nisosem dużo dawali. Tak, no to znaczy nikt nie ulega wątpliwości, co nie jest kłamstwem, na pewno tutaj każdy wie, że takie marki jak Hellcase czy Kidrop są nafarmione obrzydliwym sosem, nie? Tak więc... Więc jak coś, to tu jest. Już nie można, bo ten, bo akurat marka trafiła na listę domen zakazanych. Okej. Hazardowe. Za hazardówkę, nie? Chyba jak zwykle jest o krok do tyłu. No nie wykorzystałeś szans. Dobra, byłbyś wcześniej, być może skończył sos jeszcze. Na pewno ktoś jeszcze się znajdzie, nie? Tak. W każdym razie tak. To łaska. W każdym razie bardzo, no tak, bardzo, bardzo dobre pieniądze gdzieś tam w tych tatuażach u niektórych są. Niektórzy w ogóle zarabiają dwukrotność swoich kontraktów reklamowych. Tym, że są oblepieni tatuażami. Zdecydowanie. Mi w Prime też wychodziło lepiej na naklejce niż na kontrakcie, ale to wiesz, to jedno, walka walką, ale jeszcze wszystkie te współprace w internecie, promowanie cudzej marki, to wydaje mi się, no jeżeli komuś opłaca się za to płacić, za jednorazową promocję, to jeżeli masz ten zasięg i możesz to promować, zresztą dużo osób chyba otwiera wypożyczalnie samochodów czy coś. No ja gdzieś nie ukrywam, kręcę się koło tej budowlanki, co raczej Instagram mi tu nie pomaga, ale też nie przeszkadza, chociaż wyszliśmy z inicjatywą szukając pracowników przez tą platformę, więc spoko, no i teraz będziesz... Pracowników w sensie do... No na firmy, na budowy, okay, nie? Okay, okay. Więc, a nie ukrywam, że teraz raczej gdzieś tam mój wzrok podąża za spożywką i jest dużo łatwiej, nie? No nie ukrywam, że to, co byś musiał wypracować, doszukać, wiesz, wrzucasz relacje, że czym się interesujesz. Od razu do ciebie ludzie piszą ze wsparciem, z pomocą. Mm-hmm. Jeszcze, wiesz, fajnie, że jeszcze wychodzą z inicjatywą, że ej, kurde, przybij piątkę, to ci pomogę. Albo bo fajnie się ciebie ogląda, to fajnie było ci pomóc. I analiza rynku, która by mi zajęła w pip czasu, teraz wrzucam relację i wiem wszystko, nie? No trochę to działa tak, jakbyś miał swoją własną platformę do szukania ludzi, nie? Research. Kurde, to wszystkiego, stary, ja tego tak nadużywam, że wiesz, tam się śmieją czasami, że wrzuca się głupie pytanie zamiast wpisać w Google, nie? A że na przykład, kurwa, głupia końcówka od odkurzacza, ja wrzucam to na relację. Ja nie muszę jechać, mogę wrzucić ją w niedzielę w nocy i zaraz ktoś mi albo da, sprzeda, albo przywiezie końcówkę i nie masz muszę... Masz własnego OLX-a, stary, na tym. No, nie no, faktycznie przybliża to do ludzi i wiesz, pytanie, znaczy odpowiedź dostajesz bardzo życiową, a nie jakąś regułkę do przetrzepania z Google, nie? Influenceriada numer 3. Denis Załęcki, Denis Labryga, Szachta, Wielki Bum i Ludwiczek. No, skąd by tego Ludwiczka tak było? Ludwiczek na twarz, żeby na rozładowanie. Być Natan. Jako taka gruszka do ściskania, taka antystresowa, nie? No, influenceriada na pewno byłaby mocna, nie? No, w takim składzie. Na pewno bardzo rzeczowa, nie? I na pewno musiałaby być obstawiona... No, i tematyka tymi gromowcami. Tak, albo tematyka prowięzienna, nie? Wyobrażam sobie ten program. Mocny. No, byś mógł nie rozumieć pytań, nie? Chciałem coś zrzucić, ale nie próbujmy tego. Tak, dobrze, że odpowiedzi tam nie miał. W każdym razie jest taki kanał na YouTubie, powstał on niedawno. Jest to kanał Freak.
na którym właśnie aktualnie gdzieś tam jest, nagrywa Nathan Marcoń, ale wkrótce mogę wam zlikować w tym momencie, że pojawi się Piotr Szeliga, też będzie gdzieś tam bohaterem. Będzie mieć myślałem, że milion, nie? Tak, znaczy on tutaj filmy już robią, wiesz, po ćwierć miliona, te dwa są na czasie, Nathana Marconia materiały. No, a co to znaczy, że jest na czasie? Bo tak, to znaczy, że u Szalonego coś YouTube, jest na czasie. Na YouTubie ale... są takie karty, nie? No. I jak wpada to na kartę na czasie, to po prostu, że jest, no, trending... Po prostu ilość wyświetleń w danym okresie jest jedna z większych i to trafi. Jeśli kanał zyskuje popularność, to też często trafia na trending, no, nie? Tak. I to się wyświetla po prostu. Czyli to jeszcze bardziej ludzi, przekazywane jeśli do ludzi, na tą tak? kartę, to masz najbardziej trendujące filmy tak. według algorytmu. Okay. Ale niekoniecznie tak jest, bo na przykład Bungie na ten trending nie trafia, a oni robią po milion views. Nie, algorytm też nie, kochanie. Algorytm to no, tak randomowo czasami wrzuca. Generalnie Freak to jest taka telewizja Freak Fighterów. W tym momencie tam już teraz wiem, że też Amadeusz Ferrari będzie tworzył. Operatorów tam jest około trzech w tym momencie, każdy nagrywa, więc... To Labryga jest w tym sprawie? Tak, nie? Śmieję się tutaj, jeden z operatorów, ale nie kanału Freak, tylko Aferek, bo wie trochę więcej po prostu. W każdym razie dla wszystkich komentujących gdzieś tam ludzi, którzy myślą, że tam ten kanał za 3 dni już nie będzie żadnych filmów, no to nie, bo już w samej kolejce są zakolejkowane dwa następne materiały, a już jeden ziomek nagrywa kolejny, tak więc no, telewizja freakowa, kanał Freak, myślę, że będzie dziwnie niedługo. Ja nie wiem, czy ja skąd masz te info? Skąd mam te informacje? Bo wiem, kto to robi po prostu. Bu powiedział, że lubi się wygłupiać. Ja go widzę przebranego za Bobasa. Ulfik za kobietę wozi go w wózku po mieście. Co to za dobre? Ogólnie to byłbym w stanie, ale wiesz co? Co wrzosek? No coś nowego, cały czat pisze. Co z wrzoskiem? Witam panowie, działacie coś na WOŚP? Dajcie na licytację udział w Gali Fame. Hajs pewnie byłby z tego dobry, a ja na przykład chętnie bym wyjaśnił i zgasił światło jakiemuś mądremu i zrobił dobre show. Pozdrawiam. Bu, jesteś git. Dzięki Ficek za donata. Na licytacji udział w Gali Fame. No to jest mocne generalnie, tylko nie wiem, czy... Czy tyle licytują. Ciężka sprawa, stary. Ale przed walkę jakąś może taką, to też nie? Kurde... Znaczy teraz za mało czasu już, nie? Tak, na przyszły tak, rok, tak. nie? Ale... Znaczy coś damy na pewno, nie? No bo to, znaczy to... ja chciałem, wystawiłem rękawice, ale... Bo tam się ktoś odezwał, ale myślałem, żeby na przykład wspólny ten trening z trenerem, ale nie wiem, czy to jeszcze... No, o rękawice ktoś zaczepił, nawet przeoczyłem ten WOŚP, nie? Ale z miłą chęcią, jakbym mógł dorzucić cegiełkę, to... To też bym się na to pisał. Ja wezmę i zobaczę, bo rzeczywiście tu wszyscy spamują teraz tym wrzoskiem, czyli coś się tu dzieje nowego. Tutaj mam taki profil na Twitterze Wenek. No. Lubię ten profil bardzo. Ogólnie jak masz Twitter, to polecam. Właśnie za... Właśnie Twitter mi już ktoś podpieprzył ten. Podpieprzył ksywkę, więc jak ktoś się tam wymądrza, to nie ja. Nie? No w każdym razie ten profil Wenka akurat to jest... Newsowy profil. Newsowy profil, ale o tyle go lubię, bo on wrzuca bardzo... szybko rzeczy, nie? Czyli okay. na przykład jak coś się wyda, to jest w ogóle, nie wiem, ja czy ten, mam, czy ten gość... Ja prywatnie, tak? Wyślij na maila, a co, mocne? No mocne. Mocne, no dobra, no jakby ja też, jeżeli to jest w necie, no to musimy po prostu to zobaczyć. Profil Wenka akurat na Twitterze, to ci mówię tak, jakbyś chciał być na bieżąco po prostu, bo rozumiem, że też chcesz być świeży, nie? W tej sieci, no, żeby wiedzieć, co się dzieje. Nie wiem, czy na pewno, ale... Ale dobrze trochę, wiedzieć, nie? Dobrze wiedzieć, ja, ale tu ja jest, lubię. Wiesz, jak to jest, tak jak masz potrzebę się napić, a to jest picie z hydratu, nie? Okay. To jest trochę za dużo na mój, kurde, prosty umysł, nie? Wiem o co chodzi. W każdym razie, no jeżeli chodzi o ten profil Wenek, no to on bardzo, on jakby wrzuca praktycznie 5 minut, jak coś się wydarzy, 10 minut po tym, jak się coś to wydarzy, wolę, on to wrzuca. Generalnie jest bardzo na Twitterze, ta. Jak coś się zaczyna dziać, to cały Twitter. No dobra, to siedzi ta. Ktoś cały czas i obserwuje internet? No właśnie, on tak ma. Kurwa, sztab znaczy, ludzi, wiesz co, to jest coś takiego, że... Niektórzy mają sztab ludzi, wolę, nie ma sztab ludzi, tak. Z całym researcherów.
Przecież normalnie siedzą i wpierdalają newsy, nie? Tak, tak, tak. W każdym razie, jeżeli chodzi o tego Wenka, no to... Dobra, on chyba sam, ale po prostu jest też tak, że jeżeli masz zaobserwowane różne profile i siedzisz nawet na kiblu, stary, wiesz, nie wiem, tak, robisz dwójkę, nie? I on po prostu sobie... Po tym mówię, twójka, nie? Że cały czas musisz być na bieżąco, jak tak, masz taki, kurde, czas reakcji, to chyba raczej nie funkcjonujesz w swoim życiu, nie? Tak. Dobra, pobieramy ten filmik, bo Ufik tu wysłał. No wybacz, była, no takie... Nie, spoko, ten, wiesz, to wasz kanał... Naszego ja chujnia. Ty bardziej chujnia, właśnie, tak? Ja też się trochę... Normalnie. Okej, dobra, no to... To jest od Wilczycy, tak? Nie, dobra, bo nie wiem, ja po prostu... Bo ja nie wiem, co też... Nie chcę, żeby na streamie, stary, kurwa, ten, nie? Nie wiem, no musicie zafollowować po prostu jakby od Marcina ten, nie? I sobie sprawdzajcie to, bo... To jest kurwa... Cisza. No niezręczna, nie? No bo ja nie wiem, co ja mam powiedzieć. Znaczy, nie? Mi też bardzo się ciężko to ogląda z faktu, że mam niedużo starsze dziecko od ich dzieciaczka. Chyba nasze kobiety nawet były podobnie w ciąży, nie? Nie wiem, czy... Nie wiem, czy teraz nie przekłamuję, ale... Ale no... To chyba niedawna, niedawno poszerzyła im się rodzina, nie? Co? Chyba niedawno. No nie, no bardzo ciężko to się ogląda, nie? No, ja w ogóle nie jestem trochę zwolennikiem takiego prania brudów, nie? No. Więc są do tego odpowiednie instytucje, czy tam rodzina, nie wiem, czy internet to jest dobre miejsce, nie? Bardziej, że nie wiadomo, czy faktycznie na ile to jest... No. Na ile jutro nie będą żałować tego wyświetlania. No ja nie wiem, właśnie. Co sądzę o Labrydze, może przejdziemy szybko z tak. Donate'em. No ja mam dobre relacje z Labrygą. Uważam, że jest młodym, wartościowym człowiekiem i tylko, że nie farton nie wdał się w ten mezalians z drugim Denisem. I cały czas mówię, że tamten sprowadził go do swojej płaszczyzny i pokonał doświadczeniem, nie? Więc wydaje mi się, że Denis Labryga się gdzieś tam otrząśnie z tego i dalej będzie pozytywną postacią, nie? No teraz to ciężko się tak aż prowadzi. No dlatego staram się, nie? Wiesz, też wiem, od tego, bo no jest bardzo niezręcznie, nie? Tak.
Może ja bym chciał, żeby do tych newsów, bo później bardzo ciężko. Ja nie wiem, co ja mam o tym sądzić. Ja po prostu będę czekał, jak to się będzie. Ja bym chciał, żeby Marcin coś powiedział. No, po on jak się, druga strona też będzie. Na ten temat, nie? Bo to. Musi, nie musi, nie? Wiesz. No musi, nie musi, to też prawda, nie? Jeżeli chodzi o Denisa Labrygę, to rozumiem, że z nim masz dobry przelot? Tak, ale nie ukrywam, że liczę, że na następnej edycji tam jest pogłębnie, nie? Więc wydaje mi się, że to jest to, czego jeszcze z pół roku temu bym powiedział, że nie, bo wydawało mi się, że fajnie układa mu się kariera, że przychodzi taki młody chłopak z podbloku i ma możliwości realizowania jakichś sportowych marzeń ze sportowcami i nie chciałem mu być kłodą pod nogami, bo jeżeli będziemy się boksować, to no ta szala jest bardzo wyrównana, nie? Wiadomo, że jeżeli tam będzie to K1 czy no, nawet kiedyś wstawiłem relację, że moje K1 to raczej jest na poziomie Boxdela i tu muszę szukać rywali, nie? A nie w Labrydze. Więc no, jeżeli chcesz podjąć wyzwanie, to... Znaczy ja powiem ci szczerze, że po walce zobaczymy, jak przejdzie walka z Casio, nie? To jest... No, to trzymam kciuki. Nie no. Właśnie kupiłeś sobie kibica, nie? Tak, ale nie, powiem ci tak, jeżeli walka z Casio przebiegnie po mojej myśli, to tak, chętnie bym się sprawdził, nie? Fajne to by było. No, tylko że faktycznie inaczej, w K1, ale w dużych rękawicach, nie? Bo, tak. W małych rękawicach wydaje mi się, że mógłbym unikać nawet kopania i to nie byłoby to, ale w dużych rękawicach serio uważam, że cię zbije, ale na pewno lepiej się pokażesz niż mój poprzedni rywal, nie? Więc wydaje mi się, że... Ja ci powiem, ja mam tak, że od momentu jak naprawdę zacząłem regularnie trenować i wiesz, i też walczę gdzieś tam na treningach z ludźmi, co mają po 105, 110, 115, to lubię, nawet lubię dostać, wiesz, to znaczy ja w japę, też, nie? Ja też liczę, cały czas o tym mówię, że ja będę miał walki w końcu, w których to z samą postawą w ringu ja jestem wygrany. Że ja bym właśnie dlatego liczyłem na wyjście do Milańczuka, że wystarczy, że przeżyję i jestem gość, nie? Więc tak mniej więcej tak był... Tak wyglądało istnienie Dawida Załęckiego w ringu, nie? Mhm. Że wystarczy, że wytrwa tą zgodnością i nikt nie oczekuje wygranej. Jak wygrasz, to kurwa super. I ja chciałbym mieć takie wyzwania, nie? Że wiesz, bo wychodzenie, kurwa, musisz wygrać, psuje całą zabawę, nie? Wiesz, przychodzisz, kurwa, zestresowany, kurwa, to jest sport, poślizgniesz się, dostaniesz jakiś, kurde, wiesz, szczęśliwy cios. I później będą ci to całe życie wypominać, nie? A tak wystarczy, że przyjdziesz, pokażesz, kurde, klasę, nie zabiją cię i już jesteś wygrany, a każde wyjście do następnej rundy to jest jakiś mały sukces, nie? Więc na to liczyłem, nie? Dlatego nawet jak Daniel mówił, że to on wywiera formułę, to nie ma problemu, nie? Tylko że wiesz, no jeżeli to miało być wtedy MMA, no to kurwa, gość by mnie, wiesz, zdusił wzrokiem, nie? Ale wiesz, liczę na tym, że w końcu ktoś da mi możliwość poboksowania. Właśnie z tego, co się ostatnio dowiedziałem, we frikach nie można na gołe pięści, więc w tych małych rękawiczkach. A to ja ci powiem na przykład, że we frikach można na gołe pięści, mimo no, że mówią, to... że nie. No. Ale wiesz, o co chodzi? Jest o jedna... jakąś niepisaną zasadę, nie? Słyszałem, że tam... Nie, wiesz, jest jedna taka zasada, która, ona jest niepisana rzeczywiście. Wiadomo, konferencje, programy są oglądane też przez osoby gdzieś tam takie naprawdę młode, nie? I tak dalej. Ale ktoś mądry kiedyś powiedział, że wiadomo, gronda jest też oglądana przez osoby młodsze, nie? Tylko że na te friki, rzeczywiście na te wydarzenie samo, też jeżdżą na przykład rodzice i przyjedzie tam na przykład jakiś ktoś naprawdę młody, nie? I tak brutalna walka wyświetlana na diodzie, gdzie naprawdę ta krew leje się strumieniami z tych łuków i tak dalej. Jasne. Że to może być obraz, który nie do końca byłby okej. Okay. Mimo, że stary, w małych rękawicach też można zrobić komuś z twarzą starym jazdy, nie? Dlatego, dokładnie, wiesz, to, nie? Co się...
no nawiążę do tej walki w Prime, nie? Wydaje mi się, że tym bardziej patrząc po odbiorze na trybunach, wydaje mi się, że takie walki są dużo ciekawsze, nie? Bo to jest freak fight, walki są gdzie indziej, nie? Jakby było, wiesz, na przykład, kurde, trzy ofiary, które są wskazane na pożarcie, ale kurwa nawet nikt nie będzie oceniał przebiegu, znaczy wyniku walki, co przebieg walki, efektowność, dużo jakichś ciekawych, Alan tak kupił widownię, że tam chyba Wiewiórak wyłączył z wyskoku, tak. No stary, jeżeli że na powinny przykład być po prostu, kurwa, noty za walkę, a nie, nieważne, czy wygrasz, czy przegrasz, tylko styl walki, to jest freak fight, z czego nie, którego nie było, nie? Są bardzo dużo właśnie takiego, no zobacz, no mimo że nie było to oczywiście zagranie fair play, no to jednak ten soccer kick Ferrariego na Polaku, jak on mu zajebał tego voleya na głowę, to przecież na niektórych reelsach na Instagramie to miało po 3,2 miliona polubień, nie? No. I wyświetleń na poziomie tam 20-30 milionów na całym świecie. Dlatego nie? Wydaje mi się, że sporty walki są dla sportowców. To są fliki i ja bym, wiesz, tak jak wszyscy kombinują właśnie nad formułą czy coś, ja bym pomyślał w ogóle nad formatem, nie? Bo to się okazało ciekawe, nie? Wyszło mega z przypadku. Co prawda jeszcze miałem bardzo ukróconą możliwość dania show, bo nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, że biłem tylko prawą ręką, bo tak się składa, że kurwa, lewą mam złamaną. Ja widziałem właśnie. No, więc tu dodam kolejny smaczek, że no ja niestety na Denisie złamałem palec, a nie chciałem, kurde, wyjść na jakąś cipę, co odmawia walki i pomimo tego, że było dwóch rywali, to tempo pracy i ta efektowność, wiesz, fajnie, że mieliśmy tą możliwość tego rozszerzonego boksu, że mogłem nadrabiać tą obrotówką brak lewej ręki, ale wydaje mi się, że show było spoko, nie? Ja powiem ci, czytałem właśnie kiedyś komentarze pod tym reelsem, jeszcze nawiązując do tego soccer kicka Ferrariego i tam normalnie niektórzy ludzie, stary, nie wiem, nawet z Afryki pisali jacyś ludzie, z Azji, ze Stanów, że to jest w ogóle jakiś mega, mega kozak z Polski. Tak, stary, że to jest, tak. że to future gold in tak, UFC tak, i tak że, dalej. Że chcą go zobaczyć w UFC. Tak, zasięg tak, to robi, bo tak samo mocne, jak tego Sadka uwalił na zęby, to też chyba jest światowym przykładem, co się odpierdala tak, na konferencjach. Na wywiadzie. Że tam już wybitni sportowcy uznają to jako przykład. Kurde. Nie no, generalnie z Amadeuszem było dużo lisów i z Alanem też było. Jak Alan wsadził ten na Wiewiórze knockout, no, to też to poszło na ESPN. Tak, tylko właśnie Alan, no jakby poziom jego K1, że ta walka miała taki przebieg, że to inaczej wyglądało niż walka Ferrariego z Polakiem, a tam był tylko ten fragment tego soccer kicka, a tak na przykład ten Alan. Ale dobra, no to dał, twoim zdaniem w tamtym momencie, nie? No. Ferrari zgasił Polaka. Przed soccer kickiem, czy on go według ciebie zgasił? Tak, ja o tym mówiłem, że on, ja go, uważam, on go znokautował tym uderzeniem. Ja uważam, że on go znokautował i gdyby noga nie poszła, on by wygrał tą walkę. Tak, tak, ja też jestem tego zdania, żeby nie było. Ja już o tym mówiłem wszędzie. Ja kiedyś nawet z Polakiem. Kojarzę tylko wyczyn Alana i no to jest coś, co się na pewno zapisało, nie? Tak, no i Alan to już w ogóle, tak. Więc do tego, że nawet jak biłem się z Papajem, miałem to gdzieś, wiesz, ja bijąc się z Papajem, to w ogóle K1 było dla mnie, kurwa, jakimś czymś niemalże zakazanym w głowie. Jeszcze jak mieliśmy się bić w dużych rękawicach, właśnie dlatego nawiązuję, że tu moglibyśmy się, bo widzę jak kopiesz, widzę jakie ja mam braki w kopaniu, a te duże rękawice robią na tyle problem, że jak ja się biłem, kurwa, z Papajem, to miałem tak wbite w głowie, że ja tą, kurwa, ręką w tym balonie mu nie za bardzo mogę coś zrobić i ubzdurałem sobie, że, kurwa, wyłączy go kolanem z wyskoku i raz nawet mi weszło, ale później skakałem, kurwa, jak Mario Bros, kurwa, w porygu, kurwa, licząc, że sobie, kurwa, zahaczę kolanem i to czasami wyglądało przekomicznie, nie, bo to wiedziałem, że nie kopnę go jak Alan, a że to jest bardzo skuteczne, ale że kolanem sięgnę, no i, kurwa, wyglądało to przynajmniej głupio, no ale, no co, udało mi się jednak rękawicą, nie? Mario Bros. No ale zobacz, teraz ci pokażę filmik, naprawdę, kurwa, skakałem tam jak, kurwa, przygłupi, nie? Nie, no jestem, nie? W każdym razie, moi drodzy, zbliża się godzina 22:15, tak więc razem muszę jechać zaraz.
Gdzie ty jedziesz? Na nagrywki jutro. Aha, tak, bo Ulfik jedzie na nagrywki do Bungie. Do Bungie. Tak, Bungie. Więc i Ulfik też chce podnieść kanał ogarowy. Dokładnie. Bardzo mu na tym zależy. Jakby też powolutku zbieramy się do tego, żeby to wszystko banglało. Na razie będzie takie, będzie to tak poprzerzucane. Ja się też zajmuję trochę fejmem. Jest też jakby to... Nie no, dużo. My też od backstage'u trochę przy fejmie mamy rzeczy, nie? Więc... Wiem, że co, no w przyszłym tygodniu są chyba dwa programy fejmowskie, tak mogę liknąć, a nie powiem jakie. Na razie nie będziemy mówić, ale dużo gdzieś tam nowych, fajnych, ciekawych rzeczy będzie. Jeszcze jedno zestawienie będzie pokazane, możliwe, że nawet dwa. Na razie dochodzi Szeliga i Nathan Marcoń, gdzie Szeliga będzie mieć jedną rękę zamurowaną, można powiedzieć, i będzie bił tylko prawym. Znaczy to ma być taki pas... Który będzie miał, będzie tak. Dwa pasy, jeden tutaj na brzuch i drugi będzie na rękę i on będzie jakoś złączony, że no nie ma możliwości, nie? Żadnej ruszać tą ręką, tylko jak właśnie... Jak w gipsie. Tak. No. Ludzie chcą, żeby jeszcze pokazać tego, ten soccer kick Ferrariego. No dobra, mogę wam go pokazać, no bo to nie jest dla mnie... No to, o, to jest to, free fight. Czekaj, no... To tam masz najlepszą jakość, no. No dobra, możemy to pokazać, no to jak widzowie chcą, to pokażmy. Patrzcie jeszcze tego, chudy Pawłowski. Ale chudy Pawłowski. Kończyć. Nie ma. Rozumiesz? Nie ma. Train Jeszcze jest ten moment chyba. Najważniejszy jest moment chyba tego strzału. 7. To jest chyba dopiero. Ale później to... odkryłem fame. To popatrz na to, stary. Tu jest ten i popatrz, co się działo z Ferrari po tym uderzeniu. A czy on go zgasił tym ciosem? Pa. No tak. Ludzie tu, stary, normalnie mieli takie... Bo to co on robi? On tu potem mówił, że wszystkich zajebie w oktagonie. Patrz, do ojca. Ja jestem zwycięzcą, kurwa. I pan krzyczał na niego tam. I zaraz będzie to skakanie. Jeszcze ta od kamerzysty, Viola. Patrz to, dobra, skakanie zaraz będzie najlepsze. Ola, Kubańczyk. Wszyscy tu mieli ten, nie? Takie... Czy znaczy, ja nie też mam problem z patrzeniem na takie... Patrz zaraz, pa, o. 3, 2, 1, dobra, są ręce i zaraz będą skoki. Teraz zobaczę kamerę i będzie skakać. Nie kopnięcie, przepraszam, bo nie wiem, czy ono było legalne, ale nieprawdopodobny prawy. Polak był już po tym prawym zlokautowany, a to lewe, ten kopnięcie po prostu. Kurwa, no gdzie on? On skakał tak w chuj na ten. W Polsce krzyczy na sędziego. O, tu. Wodka, Filipek, idę p***wo pomóc dziecki i was p***wie, a ma... No to tutaj narodził się władca pyki. Ale wiesz co, ja stary, ja bym chciał, nie, żebyś wpadł do nas i pokazałbym ci w ogóle parę takich smaczków, stary, z pierwszych tych filmów, nie? Jasne. Bo jest jeszcze dużo do pogadania, na przykład w dobie COVID-a, jak robiliśmy tą galę w Alverni. No. Mam takie materiały w ogóle nieopublikowane, które mógłbym w ogóle pokazać na aferkach, jak było 20 lodów policyjnych, że chcieli nas wszystkich serwis na dole. Nie no, tam UFC odwołało galę, KSW odwołało, wszyscy odwołali. Można powiedzieć, że się poznaliśmy chwilę później i to na bieżąco mi opowiadali. Tak, stary, więc... kurwa, to była taka jazda, tam w ogóle wszedł cały... No to już była gala w ogóle Hiltonowa, tam gdzie Ferrari. No właśnie tak kojarzę, nie? Tam było tak, że pamiętam, że nasz prawnik stanął przed bramą, tam w ogóle policjantów to było, nie wiem, chyba ze 150, no. Pielgrzymka czy nie, no tam mega obława była. Obława była na nas, nie? I ja wiesz, ja tam chodzę tak i mówię, kurwa, odpalajmy tą galę, może wiesz, uda się to zrobić tak, że odpalimy galę i oni na przykład już wprowadzą czynności, jak już będzie po gali, wiesz o co chodzi? I odpalili. Tak, no i wiesz. I oni zaczęli nas tam spisywać, no wiadomo, jakby to wszystko było też tak trochę na wariackich papierach, nie? Nikt jeszcze nie wiedział, wiesz, cały świat jakby był tym, to była mega jakby afera ogólnie związana już
też z samą tą kwarantanną, no. jak to w ogóle ma tam wyglądać, przepisy, nie? Ktoś tam powiedział na przykład, wiesz, że no ale dobrze, jeżeli chcecie to zamknąć, to pamiętajcie o tym, że musicie wypłacić odszkodowanie, bo wszystko jest zrobione legit, nie? Wiesz o co chodzi, no. że i oni... A tam też wtedy się pojawiały te zakazy, nie? Że tak. jest dana ilość osób w danym miejscu, znaczy, tak, na pewno tak dalej, tam już było grubo, nie? Kamera robi robotę, nie? Bo służby muszą się pilnować co do procedury. I tak jak wiesz, jak to nie było. Ja ci pokażę co? Ci był, a znasz historię Eryka Wykładziny? Nie. Chłopie, to jest dobra, to też ci pokażę. Ogólnie dobra, ale zacznijmy od tego. Ogólnie był taki projekt kiedyś Fejmu, który nazywał się Fame House. I to był taki projekt, gdzie w ogóle z tego Fame House to wyniknęły różne mity o Dawidzie Ozdobie, świętej pamięci, nie? On tam też opowiadał, że co się działo na Fame House i tak dalej. Niektóre rzeczy, o których opowiadał Dawid, są prawdą, niektóre są mitami, ale generalnie jest taka, był tam taki Eryk z klubu od Konika i on miał tam sparring z Ferrari. No i to było to. Tu było, patrz, ja to w ogóle trenuję z tym Konikiem, tutaj jestem i Ferrarka sobie tu ćwiczy z tym ziomkiem, nie? I on gdzieś tam... On później zaczął nakurwiać normalnie. Oni boks chyba mieli. Tak, Ferrari tu starał się robić jakiegoś Mayweathera, jeszcze nie umiał nic, nie? Ja tu stanąłem, bo mówię, kurwa, co się coś odpierdala, stary, nie? A oni zaczęli się na poważnie tłuc, nie? No i dobra, finalnie jakby ten konik, ten trener tego Eryka Wykładziny powiedział do Ferrariego, że no chodź, bij się z nim normalnie, jak jesteś taki kozak. No i parę lat później wyszła taka sytuacja, że ten Eryk Wykładzina, czyli ten taki w tej koszulce Batmana, spotkał się z Ferrarim na wywiadzie, na High League'u to było, tutaj, Amadeusz Ferrari. I on mu coś zaczął cisnąć, no i to sobie możemy zobaczyć. Ja mam honor, kurwa, mogę się przyznać do czegoś, co zrobiłem, kopnąłem cię, bo zrobiłeś coś mi. Ale tego się nie przyznasz, bo ale... nie masz zasad, ziomek, no nie masz zasad. Ale kurwa, kopnąłeś mnie pierwszy. Ale gadasz o zasadach, a nie masz zasad, no taka... Ten ziomek, który miał z nim sparring wcześniej, nie? A tu już jest Ferrari, który już coś potrafi. Już odmieniony, tak? Tak, tak. Tak. To było przed walką chyba z bombą w ogóle. Tak, tak, i dobra, zobaczmy. Prawda. Dobra, weź, spierdalaj. A nie macie... A co kurwa? I patrz, co się dzieje. I Ferrari... znokautował tego ziomka, co był kotem. I pazura. Zajebał. I ten Eryk wstaje. I logo Batmana na plecach jest piękne. Logo Batmana jest na plecach? Tak, no jasne. Nie, Eryk. No nie, no tam jest, to jest logo Batmana. Nie, to były na... Aha. Te żółte to jest logo Batmana. No dobra, nieważne, jebać to. To nie jest ważne. W każdym razie jakby taka lekcja pokory, że wcześniej, wiesz, tłuk tego Ferrarkę, no bo Ferrarka nic się umiał, a tutaj po prostu zaczął nagurwiać kraulem, znaczy, Ferrari, ja udało mu się zakotować i ludzie tak. Postawił to jako symbol, że jednak te... Kurczę, friki nie do końca są patologią, mm-hmm. nie? Że jednak z jakichś dzieciaków znikąd no, kieruje to w stronę sportu, nie? Tak. Nie wiem, czy, Eryk tłumaczył, że się poślizgnął. Jest dobra osoba do kreowania tego poglądu, ale... Tak. No w każdym razie, no to mnóstwo jest takich historii i to w ogóle możemy sobie jeszcze na spokojnie ci pokażę, poopowiadam, bo sporo jest takich rzeczy, nie? Które... Dla ciebie, no historia ogólnie frików, no ona jest już mocna, nie? Już no jest tak, 6 lat, są takie rzeczy, których ja nawet widzą jeszcze nie pokazywałem, bo nawet nie było okazji, albo zapomniałem o czymś, ale jak sobie teraz pomyślę, to kurwa, w ogóle jakby historia jakieś z początku Fejmu, z Krzysiem Rozparą, jakieś takie, muszę się pozapytać też chłopaków, co mogę powiedzieć, bo to są takie rzeczy, co może oni by sobie nie życzyli, ale naprawdę niektórzy to ten. A, knockout na Sadku. To też mogę pokazać. Sadek Ferrari. Tego też nie to nie, to akurat przed chwilą się odniosłem. Że powiedział to, już. A, nie, że to jak ten Sadek to jest chyba z Gdańska, nie? Co piknęło, co się zadziało, że tak... Ta. Znaczy Ferrari miał ogólnie tyle takich akcji, stary, że... Jest piękne, że Ferrari miał tyle knockoutów na backstage'u, ale w klatce nie za wiele. I z pierwszego ciosu, nie? Ale ja go uwielbiam, nie? To jest jeden z moich ulubionych Freak Fighterów. W sensie ten show, który on prezentuje, plus jeszcze umie się bić, bo coś tam umie, no kurwa. Coś nie coś potrafi. Coś nie coś potrafi. A co sądzisz o bombie w ogóle?
O, trafiłem w coś mocnego. Nie, no kurde, oni obecnych nie można źle mówić. Nie, ale nie żywisz sympatii do niego. Wiesz co, nie powiedziałbym tak, żeby wiesz, no bywa lepiej i gorzej, bo jak w starym małżeństwie. Nie, słuchaj, ja nie znam aż tak dobrze Bomby, znamy się bardzo długo na pewno. Ale wiesz, kurde, nie fartownie z 3-4 razy nas może nakręcili gdzieś kamerą i wygląda jakbyśmy się znali turbo dobrze. Nawet chyba słyszałem, że jestem jego menadżerem, okay. Ale nie, aż tak, kurczę, no jest bardzo specyficzny na pewno, nie? Wiesz, na pewno ta pierwsza kreacja, to no, wiesz ile my dostaliśmy, czy ja dostałem telefonów, jak on zaczął opowiadać, że on tą forsę siatkami nosił, wiesz? Okay. Bo to jest jedna z kolejnych postaci, tak jak właśnie Denis, że na początku ludzie wierzą w to, co postać opowiada o sobie, nie? Okay. Że niezniszczalny, 40-0 na ulicy, no wiesz, podobna, geneza jest podobna, nie? A później weryfikuje to, wiesz. No Bomba jest bardzo specyficznym człowiekiem, no. Sama ta przygoda z frikami, wiesz, a przygoda ze studiowanym dniem prawa, nie? No, okay. Bardzo szeroka postać, ale no... Specyficzna, nie? Specyficzna postać. No bo to było Soccer Kick, Soroko tak. Był na szansie. Nie, no to myślę, że to akurat widziałem. To nie? Widziałem, chociaż tak naprawdę też nie znałem istnienia Szachty wcześniej. Znaczy widziałem, że tam okay. W ogóle na tej konferencji, że przyjedzie jakiś kolega, ale nie widziałem, że to jest ten, ofiara Soroko, nie? No, więc... Z podwórka, kurwa, tak, jestem. Jest nie chciałem. No. W każdym razie, widzowie, 22:30. Dziękujemy razem z Wielkim Bu i z Ulfikiem za to, że było was tutaj tak licznie. Prawie 30 tysięcy osób na streamie w piątek. To jest bardzo dobry wynik. Mam nadzieję, że się podobało. Serducha dla Wielkiego Bu, klasycznie. Dla Ulfiego też. Trzymajcie się. Wielki Bu TV. Wielki Bu TV, subskrybujcie. Tak, proszę ode mnie, zrobicie mi bardzo dużą przysługę. Tak, zasubskrybujcie kanał Wielkiego Bu, możecie go zafollowować. Na pewno u Wielkiego Bu pojawią się jeszcze jakieś rzeczy, o których nie mówi tutaj. Odniesiemy się do tego basenowego, nie wiem, no mokrego snu Denisa. Tak. Tak więc dziękuję wszystkim za obecność. Mówi do was Boxzel. Trzymajcie się i pozdro. Yeah.